To zróbmy bez, bez tylko powitania, tylko tyle, że. Uolololo. Nasza strona domowa, ostrapiła p. Tak. I możecie nas spotkać na Twitterze. Tak, ale jak zacząć? To, to za dobry początek. To? Jak zacząć? Jak zacząć? Jak zacząć? Możesz, za możesz zacząć, jak masz pomysł. Nie, no możemy zacząć od początku, w sensie. Jak my zaczynamy? Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. no właśnie. Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. Jest to odcinek 67. Ten, w którym rozmawiamy o optymalizacji i performencie. Sprzed mikrofonu witają się. Jarek Stadnicki. I Paweł Łukasik. I co teraz? No teraz właśnie. ty będziesz powiedzieć: Nasza strona domowa? Ja, ja, ja to zawsze mówiłem, a ty odpowiadałeś. No dobrze, to ja mówię właśnie nasza strona Aha. domowa. E, Ostrapiła.pl Apel. Dobrze. A gdzie można nas spotkać? We Wrocławiu. W domu, no, tak? W domu, teraz tak. W Chyba, domu. że na Sylwestra, na Sylwester będziemy się bawić. Ja będę na tym Na ja grał grę. Tak. dobrze, dobrze dzisiaj trochę świątecznie nagrywamy przedświątecznie, możecie nas spotkać w telemarketach, nie w telemarketach w supermarketach za, stojąc w kolejce za rybą za jaką się rybią, jaką sobie lubicie lub możecie spotkać nas na twitterze najczęściej najgęściej i najwięcej ale jak napiszecie na fejsie albo na slacku to też odpowiemy za jakiś czas i na maila też odpowiadamy no właśnie miałem powiedzieć, że na maila już dawno nikt nie przesłał. Ej, przesłała ostatnio. Przesłuchałem. Hmm. Jeżeli. Do... To wydaje mi się, że chyba do mnie nie dotarło, jeżeli. Agata. W temacie <coughs> naszego podcastu ostrapiła. A faktycznie coś było, kurde. <laughs> Jeszcze nie przeczytałem, ale no faktycznie. Fakt... No dobrze, więc zrobimy no drugie, po... hmm? drugie podejście to Pierdololo, ale później. Tak, e... mi się to podoba. Bo wiesz, co było? Znaczy, nie, wiem co było i też yy, można na spokojnie, no. Nie trzeba, powiedzmy, czasu gościa mm -hmm. zużywać na to. Mm -hmm. Okej, okay, no właśnie, więc taki mamy plan. Znaczy, tak nam to wychodzi ostatnio. Dopóki nagrywamy z gośćmi, to tak może będziemy robić, a jak wrócimy do naszego, to się nie będziemy żałować. Zresztą zobaczymy. Zawsze też możecie wyrazić swoją opinię, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Natomiast, no właśnie, Panie Pawle, co u Ciebie? Czytam Simpson. Mm, no, nie. Tradycja. E, nie czytam Simpsonów. Już skończyłem. Mm -hmm. e, Wiedźmina ja czytam, no, tą ostatnią mm -hmm. tą część. Gdzieś tam w połowie jestem. E, taka jakoś jakoś mi nie może podejść. Jakoś, wydaje mi się, że wcześniejsza część była dużo lepsza. Mm -hmm. e, ta pani jeziora jakoś tak, nie wiem, może się rozkręci, ale jestem w połowie, więc <noise> już e, połowa książki jeszcze się nie rozkręciła. Może na końcu będzie rozkręcona. A poza tym, no co, gram w Cyberbaga? Ty właśnie, myślałem o tym. Ty masz czwórkę. Czy, czy udało ci się to pro. Nie, nie, nie udało mi się. Czwórkę, ale pro. I jest grywalne? Bo tam Jak widziałem to rzeczywiście na tym starym PS-ie, czy na tym normalnym ps czwórce, to to może wolać. Eee, wiesz, co da się grać, ja wiesz, no może. Dałoby się to graficznie lepiej zrobić, mm. jakby były możliwości, natomiast to nie jest tak, że wiesz, bug na bagu i nie da się e, nic grać. No tam są te takie... Tam, glicze. Glicze, różne takie te pistolety latające w mm. powietrzu, ze dwa razy miałem, mm. ale na razie się da grać, więc no, okay. nie wiem. Ja Już tam patch na... piąty jest, tak, tam 1.0.5. Tak, Zobaczymy. No jakoś tak tak nie gram bardzo dużo, tak, więc więcej bym chciał niż, niż mam czasu, więc yy. może jeszcze na kolejnego pasza. Może kwestia, kwestia priorytetów. No oczywiście, oczywiście, yy. no ale niestety jest nisko. Rozumiem, rozumiem. No ja sobie podpuściłem trochę Eitana na rzecz Cybera, nie? I wo, w Cybera i jest spoko. Ale, ona rzeczywiście um, oczekiwania były bardzo wysokie, a dostarczyli mniej. <głos> dyplomatycznie <głos> natomiast gra się fajnie i historia jest bardzo fajna bardzo, bardzo mi się podobają pomysły tych side questów uh -huh. moim ulubionym póki co jest automatem do napojów to jest najlepszy quest jakiego miałem jeszcze ja ja chyba go nie miałem Przekozacki. rozwiązuje robi się go stosownie w 5 sekund To jest sam pomysł jest bardzo fajny i historia się ściągnie trochę dłużej Okej, okay. to hmm. tyle wystarczy tak, tak. Mi się bardzo podoba. Ja gram. Ja gram i podejrzewam, że skończę i to je, podejrzewam, że jedna z niewielu gier, które skończę od A do Z, nie? Czyli także tak. platyna, tak? Znaczy no nie, no pewnie, pewnie nie, nie zrobię wszystkich side questów, okay. ale będę ją okay. no, skończę. I jak sobie, jak się dorobię normalnego peceta, to pewnie zagram jeszcze raz na innej trudności, z innym podejściem do gry, nie? Mm -hmm. Z innym drzewkiem. No okej, okay. no dobrze, dobrze. A Itana dostaniesz parę bugów, to wróć do robienia. Dobrze, dobrze. Właśnie dzisiaj zrobiłem importowanie XMLi, także można się już po prostu przenieść z innych readerów. A, także sam też okay. powoli mogę się przenosić na, na niego, tak, żeby jeszcze, tak żeby jeszcze bardziej namiętnie z niego korzystać. Dobrze. Mhm. Tak, no i nadal poszukuję testerów takich jak Paweł, nie? Które są w stanie poświęcić 5 ja. minut. Za wpis do portfolio. Ta, <noise> tak. I żeby zmarnowali z 5 minut gry cybera, na to, żeby przeklikać chwilę Fitana. Mm. Tak, a właśnie. Jeśli chodzi o książki, bo Ty się o swoich, uh -huh. a ja będę mówił o tym, że to taki smaczek. Y I tym smaczkiem, właśnie, jest y Podstawy ekonomii, które czytam. Uh -huh. To masa Soela. I to raczej takie stare wydanie jest. Natomiast to, co mi się podoba, że jest taka dosyć uniwersalna, ale tam nie nagrało źle. Y i nie wchodzi się we wzorki, w pochodne, wiesz, w jakieś takie liczenie, tylko mówię, jak działa w ogóle ekonomia na świecie, nie. I to, co mnie rozwaliło tutaj to opowiadał o, o, o rynku sterowanym centralnie. Jakie tylko są konsekwencje, że to jest tak, że, że jak państwo steruje ceną mleka. To może dojść do tego, że nie będzie opatało się hmm, hodować krów, w związku z tym nie będzie skór, w związku z tym nie będzie pasków, a w związku z tym może nie być spodni lub butów, nie? I tylko do tego, że państwo kontroluje, nie wiem, cenę mleka na, na, na rynku, nie? Mhm. Mh. Okay. To jest tak skomplikowany mechanizm. I e, taka druga myśl, która dziś z tego się urodziła, to to, że e, te centralnie sterowane rynki nam się każą trochę z komuną, nie? Że tu państwo. Mhm. Tak, no. natomiast y, dowcip jest taki, że w Stanach to też było dosyć popularne i z tego, co się ja dobrze rozumiem, to jeszcze część Stanów nadal ym, steruje cenami na przykład wynajmu mieszkań, nie? Mm -hmm. I że to jest dosyć popularne i powiedzmy jeszcze we współczesnym y, świecie i czasach kilka takich regulacji zostało, nie? W Stanach Zjednoczonych to, na przykład. To wydaje mi się, że teraz też w Berlinie jakoś coś wprowadzali. Z bo RP tam mieli Berlinie, problem co, z tymi... Airbnb i tymi, że hmm. jakieś tam ustalili cenę maksymalnego czynszu, czy coś takiego. Tak, tak, więc. Komuna. No, no tak się kojarzy. No, natomiast hmm. e, dla mnie dziwne jest to, że ludzie niszą na, na błędach, nie? że wiesz, to już było e, i nie poradziliśmy sobie z tym, jednak ktoś przychodził i mówi, ja teraz sobie poradzę, nie? No właśnie, myślę, że to jest to, że, że wiesz, okej, okay, tamci sobie nie poradzili, ale tutaj coś źle zrobili, a ja sobie poradzę. Tak, tak trochę, jak, trochę jak nasze obostrzenia w kraju aktualne. Że zakaz wynajmu czegoś tam, a wynajmują miejsca parkingowe ci czytałem. Tak, w górach. Cudawianki. Tak, na parkingu sobie zabawić się w Sylwestra. Tak, 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 dokładnie. Ja e... widziałem, że te remizy przyjmują członków Ochotniczej Straży Pożarnej o. i zapewniają ciepły posiłek, napoje. Okay. I wpisał no też tam 200 zł. To jeszcze rozwiązanie. Ze sportami słyszałem, że chcą powołać wszystkich do kadry narodowej, żeby ćwiczyć na dole. Tak jest. No dobrze. Mistrzostwo w dygresji spełnione. Tak jest. Więc do tematu będziemy rozmawiali o z Szymonem, o optymalizacji i o tym, kiedy i gdzie to robić. Tak, i na różnych poziomach. To też było fajne. No tak, że to... Szymon jest taki bardzo niskopoziomowy, to fajnie, że udało się też na, z tymi suwakami. Tak, tak. Zbliżać i oddalać do problemu i szukać optymalizacji na różnych poziomach. I to, za co musimy musimy. Chcemy pochwalić Szymona, że nas bardzo pochwalił na, na, tym, na tym odcinku. Natomiast nie, nie mamy jeszcze linka do jego kasy z nagraniami motywacyjnymi, tak, <laughs> tak. Jak tylko dostaniemy, to też udostępnimy. Tak, tak. No dobrze, no dobrze. Czyli tak, co ciekawego, to ten o Cyberpunku powiedzieliśmy, o Itanie powiedzieliśmy. Ty chcesz coś swojego sprzedać? Nie, no aktualnie nic nie sprzedaję. Dobrze, a powiedz mi, bo ja myślałem o tym konkursie. Ja to w razie czego wiem, no, jak nie będzie konkurs? No, a co z tym konkursem? Jaki e, miał to być? Żeby policzyć, ile razy padło słowo zależy. A, tam no, zależy było dużo. No, można taki zrobić. Tylko, że ja nie wiem, ile razy nie jestem w stanie tego policzyć. No, ja bym mógł przesłuchując policzyć, ale to tak plus minus pewnie no, no mogłoby być, że parę mi. Wy... To możemy zrobić, wiesz, taki fazji. Logikę, nie? że jak jesteś w przedziale, to, to łapiesz się. Jak to bliżej twojego, twojego, twojego wyniku? No, znaczy nie, no bo zakładam, że kto pierwszy, tak? Będzie i jak kto pierwszy się łapie w tym takim powiedzmy wąskim przedziale, nie wiem, plus, minus dwa zależy, no to wygrywa. Dobra, możemy tak zrobić. To możemy tak zrobić. Bo ja się boję, wiesz, że tak jakby przesłuchując. Się Raczej napisz. się skupiam na linkach, nie? Czy tam mm, na ja materiałach, też. więc też mi może zależy uciec. Ewentualnie mógłbym dwa razy przesłuchać i wtedy tylko zależy wyłapywać. Mm -hmm. Jak gdybym. O, ja wiem, co mógłbym poszukać. Czy da się to sparsować mądrze na internecie i zrobić wszystko, zależy. Że z audio wyłapywać? Mm -hmm. No by było. No, dobrze. Nagrodą yy, bo mamy jakiś. Bo za to, że kupujecie z naszych linków, nam tam spadają jakieś groszowe sprawy i cudzotłukowe sprawy eee, i tam się nam nazbierało w ciągu roku tam kilka tysięcy złotych, więc ja myślę, że możemy jakąś książkę kupić komuś i wysłać. Mm -hmm. Może być. A jako, że ten hajs mamy na ebookpoint, to stamtąd sobie, żeby ktoś wybrał i nam później napisał. Okej. Okay. Dobrze, więc e, introdukcji stała się za zadość, tak? Mhm, mm no to tak. Dobrze. Więc ze świątecznym klimatem pozdrawiamy nie i lubię miłego mówić. słuchania. Tak, nie lubię mówić my, tak samo jak dziękujemy. Nie lubię mówić. Dobrze. Lubisz formy pojedyncze. Tak, no bo ja wiem, że dziękuję, a czy ty dziękujesz, to nie. No właśnie, ja mogę być hamem i nie chcieć. No właśnie. Więc no. ja dziękuję i pozdrawiam i życzę wesołych świąt. A ja dziękuję i pozdrawiam. Hmm, ty chamie. <głos> <głos> no dobrze. To do usłyszenia. Do usłyszenia. U mnie też już idzie. To, to... Na trzy podkreślamy. <noise> Raz, dwa, dwa, trzy. Cześć, słuchacie podcastu Ostrapiła. Jest to odcinek 67, ten, w którym rozmawiamy o wydajności i optymalizacji. I przed mikrofonem witajmy się Paweł Łukasik, Szymon Kulec i Jarek Stodnicki. Szymon jest przygotowany, nie... E, czyli o mnie kilka słów. O tobie, co ciekawego o ciebie, może chcesz się czymś pochwalić? Mhm, jasne. E, ja nazywam się Szymon Kulec. Jeżeli chodzi o moje czynności online wszelkiego rodzaju, to używam nicku Skulec, czy na Twitterze, czy na GitHubie. E, jestem głównie związany z taką ezoteryczną technologią o nazwie DotNet. E, pracuję w niej już dość dawno i to, co lubię i czym się pasjonuję, to jest wszelkiego rodzaju optymalizacja, praca związana z wydajnością na różnych poziomach, zarówno takiego małego, małego designu i przesuwania bitów, ale także na poziomie wyższych struktur. Poza tym jestem także współzałożycielem Dotnetosów, czyli organizacji, która firma, organizacji, która Uczy, bawi.netem i stara się przekazywać to, to całe skrzywienie względem performance'u, aby więcej ludzi było tym zainteresowanych. To tyle w kilku słowach. Elegancko. A co ciekawego, czytałeś ostatnio? Czym chciałbyś, czy chciałbyś pochwalić naszą milionową publiką? O, ostatnio z, z książek technicznych, bo Dużo czytam nie technicznych, ale z technicznych to było Primer na temat, tak się nazywa książka Primer, dokładnego tytułu nie pamiętam, natomiast Primer związany z cache'em procesora i tego jak działa sam cache, a także te algorytmy związane z koherencją i współbieżnością. Niezwykle gęsta lektura, napisana przez profesorów, 200 ileś stron, ale na tyle gęsta i dobrze napisana, że jak się to przeczytam, to naprawdę wiele, wiele wyjaśnia. Więc to była chyba taka no, jedna z większych technicznych rzeczy w tym roku, a poza tym to ostatnio bardzo dużo jakichś white paperów związanych ze strukturami danych. Więc znowu zanurkowałem w jakieś takie dziwne odmęty związane z performancem i, i z wydajnością. A nie techniczne rzeczy? Och, z nietechnicznych, co to? Jarek, Jarek Lema czyta, więc. Tak. Ej, na razie, na razie nie. Dzisiaj mam ciekawostkę, ale dobra. E, no, lem, lem, lem. Z nietechnicznych ostatnio też nawet muszę sobie spojrzeć w e, notatkę chyba, bo muszę przyznać, że byłem chwilę wyautowany z czytania. A, książka o Netflixie. No Rules. E, bardzo fajnie przedstawiająca w jaki sposób działa wewnętrznie Netflix. Nie chodzi tu o mikroserwisy. Taka babka, tak? To jest autorstwo babki. A znaczy e, Reed Hastings, czyli CEO Netflixa, jest pisany jako autor, ale to jest współtwórczynią, czy współautorką jest właśnie. E, pani, która wcześniej napisała książkę na temat kultury. Nie pamiętam tej, tego Aha, drugu, okay. tej drugiej książki. Właśnie kultury okay, pracy. Okay, okay. Bardzo ciekawa książka, bo poza tym właśnie e, mikroserwisami okazuje się, że Netflix wewnętrznie też działa na poziomie ludzkim w bardzo ciekawy sposób. Dobra, dobra. Nie skusiłeś na ten. Właśnie wcześniej e słyszałem o historii Netflixa, właśnie jakaś babeczka pisała, że też jest godne polecenie i myślałem, że to ta, ale mówił, że jest jeszcze jedna najwyraźniej. To może... Może następne będą właśnie o Netflixie. Mhm. Ja, ja preferuję oglądanie. Książek? Netflix. A, okej. Okay. Niektórzy wąchają, Paweł ogląda. <grym> <grym> Nie, żartuję. Widziałem na Goodreads, ktoś tam polecał, też sobie dodałem do, do przeczytań, może jako Szymon. Mhm. Ja. No dobrze. No to tematem naszym dzisiejszym spotykamy się dzisiaj po to, aby pogadać o wydajności i optymalizacji. I mi się ten temat zrodził w ramach pracy w aktualnym projekcie, że tam właśnie też się nie, nie zawsze się to optymalizuje, a właściwie się czasem czeka, a czasem niektórzy mówią, że od razu, że, że kod musi być od razu dobry. Ja wyznaję zasadę, że to trzech razy sztuka, dopiero później też refaktoryzuje kod I pomyślałem sobie, że może byśmy o tym pogadali. Takie te, te główne pytania, które dziś tam się, jak tworzyłem projekty, to się robiły, to ja przeczytam, oszczędzając palo gardło na dziś. To kiedy się zabierać za taką właśnie w ogóle optymalizację. I, I myślałem sobie, że to warto o tym pogadać w tematach i fazy projektu, i rodzaju projektów, czyli Brownie Greenfield. Um, no, oczywiście, to jak zrobić to dobrze, to takie pytanie uniwersalne. Um, ile to może kosztować? Kto to może robić? Na zasadzie, czy pchać w to juniorów, czy pchać to bardziej zaawansowanych, czy może jakoś to, co nie da się rozbić. Um, gdzie optymalizować? To chodziło mi, czy to jest front, czy backend, czy są jakieś procesy, które, na które warto się skupiać lepiej. Czy są jakieś narzędzia, które do to, to, temu pomagają? No i to tyle tak z głównych. Tam później Szymon też dorzuci swoje. O, od razu zrobimy tych chrzestnych. Szymon jest gościem, jest jednocześnie chrzestnym. Michał Kuliński, Konrad Kokosa i Damian Naprawa są chrzestnymi odcinka. No właśnie. To taka gruba zajawka tego, o czym mniej więcej chciałbym gadać, ale możemy porozbijać na, na takie części mniejsze, nie? Mhm, co, co, wiesz, co wiesz o trenach? O trojanach? O trenach Jana Kochanowskiego i tyle, tak? Trenach. Mówię, że Jarek ma zajawki na takie ciekawe pozycje książkowe. <laughs> nie, nie, to, no, to, to język polski w liceum. Um, Nieważne. Zła uh -huh. historia. No dobrze, ja bym zaczął od tego, kiedy to chyba jest taki. jest na liście. Jasne, Kiedy? jasne. Niestety odpowiedziałbym, jeżeli miałbym odpowiedzieć jedną zdaniowo i to zależy, moją nie opinią, się. to zależy, oczywiście. I od, od czego zależy? To jest drugie pytanie, które zazwyczaj się zadaje. Powiedziałbym, że to zależy od, od kilku aspektów. Są projekty, które wydajnością zarabiają na siebie, w sensie. Być może jest to coś, co przetwarza dane, coś, co jesteśmy w stanie. Im szybsze to będzie, tym tańsze będzie przetworzenie danych i być może my zarabiamy na jakimś marginesie wykonania. Są rzeczy, które tak, mm, tak bardzo z, z wydajnością nie są związane. Nie wiem, i to nie, niekoniecznie chodzi nawet o ten, tak jak powiedziałeś, Brownfield i Greenfield, to są w ogóle osobne wymiary, ale powiedziałbym, że nie wiem, na przykład prosta aplikacja do generowania faktur. Jeżeli ona będzie działała tam, nie wiem, generowała fakturę pół sekundy dłużej, być może nie jest to koniecznie jakaś gigantyczna, gigantyczny problem dla naszych użytkowników. Kolejną rzeczą jest to kolejnym wymiarem też, czy jest to właśnie szkodliwe dla użytkownika, bo niekoniecznie być może na tym zarabiamy, ale być może nasz użytkownik cierpi, że PDF generuje się 5 sekund, a nie 3 sekundy. Znowu przysłowiowa faktura. Więc tych wymiarów jest, jest bardzo dużo, bym powiedział. I takie świadome zadawanie sobie tych pytań, zastanawianie się, czy warto, czy, czy to jest ten moment, czy ja na tym zarabiam, czy firma na tym zarabia, to, to jest chyba ważne. Znowu takim ogólnikiem kończę, być może. Dobrze, dobrze. Czyli to jest odpowiedź na to, kiedyś na to za zabierać, to jest nie taka, że zależy, tylko na tej, gdzie boli. Tak. Z, gdzie i w którym miejscu optymalizować? Gdzie boli, no to tak, albo no. gdzie, gdzie być może są zyski z tym związane, i czy być może z, znów to, to ten nasz compute, wy, wykonanie czegoś, mhm. być może to jest naszym kluczowym biznesem. No i wtedy, jeżeli to jest nasza domena, wykonywanie czegoś szybko, no to w, wtedy na pewno warto przycisnąć też ten pedał wydajności. Czyli ten follow the money. Trochę. Trochę tak, jakkolwiek znów tutaj, jak się ta, takie hasło rzucone wśród grona inżynierów, często nie wiem, wydaje mi się, że cały czas budzi taki lekki niesmak, że my tu jesteśmy od in, bycia inżynierem, a nie od, od, od zastanawiania się nad biznesem, ale myślę z drugiej strony, że jednak jesteśmy już troszkę, żyjemy w lepszych czasach, i coraz więcej osób, nawet które są stricte inżynierami, nie zajmują się biznesem, postrzega już troszkę lepiej biznes i patrzę na to jako taką mm, no, inherentną cechę tej pracy, tak ostatecznie pracuję w jakimś biznesie i dostarczam jakąś wartość. Więc to follow the money? Myślę, że jest to e, jakaś z mantr albo jakiś ze sposobów na, na śledzenie potrzeby optymalizacji. Mhm. Mhm. Tak sobie właśnie teraz myślę, że to co powiedziałeś, tak, że są inżynierowie, inżynierowie, którzy chcą inżynierować jeśli powiemy im, że trzeba optymalizować proces, który jest blisko pieniędzy, ale nie powiedzą, że tam nie ma radości, to takim podejściem do nich jest, a, bo, bo, wy, bo, bo wy nie dacie rady, nie? Bo tam już jest tak optymalnie, że nie da więcej rady, tylko by zoptymalizować, no i może takiego, tą drzazgę wbić, nie? Co? Co? Ja? Ja nie zinżynieruję, tak? Ym, yy, yy, yy. Dobrze, rozumiem, okej, okay. dla, mnie, dla mnie to się, to się sprzedaje właśnie, nie? że <laughs> yy, to, co powiedziałem, było mądre. <laughs> no to aksjomat, to yy. z definicji musiało być. Tak, tak. Ehm, Oczywiście dobrze. Czyli, czyli e, jeśli nie wiesz, jeśli i ty będą nie nie wiesz, gdzie te pieniądze leżą, możesz podpytać, nie? Tak naprawdę. O, jak najbardziej. To zresztą mm. nawet dzisiaj i Dachan śmiesznie podsumował w Twitzie, że ostatecznie taki ciąg pytań, ale dlaczego, dlaczego, gdzie, co, co. Kończy się tym, że ty dajesz jakąś odpowiedź jako z punktu widzenia, nie wiem, architekta, inżyniera, mhm. no, kogoś związanego z softwarem, a z drugiej strony otrzymujesz z biznesu odpowiedź, no tak, ale to oczywiste. I, i że ten, ten ciąg zawsze zbierze, y, znaczy nie zawsze, ale że bardzo często przedstawiony jest jako takie odbijanie się od ścianek jakiegoś naczynia, i w końcu trafiasz do wylotu i biznes mówi, no tak, no tak żyjemy, o to nam chodzi. Jasne, ja rozumiem. No, no. A jakby rzucał piłką do kosza, nie? Nie trafiasz, nie trafiasz, no to takie Słuch. No jest coś, jest coś w tym właśnie, że, że tak. te ostatecznie z punktu widzenia biznesu odpowiedzi takie oczywiste, proste, przecież tak to działa, no często, cze, często jednak musimy tam się poodbijać dość długo, albo na jakiś mm. czas, aby ostatecznie dojść do tego wylotu. Nie wiem, troszkę tak może odbiegamy od tematu, ale wydaje mi się, że... To cały czas jest dookoła tej, tej właśnie wydajności, optymalizacji. Dlaczego, po co? Jak znaleźć to miejsce, to, to jest właśnie. Dobra, to ja trochę odwrócę pytanie, a kiedy nie optymalizować? Wiesz, siadasz, i mówisz, kurczę, zrobiliście, mam tydzień wolnego, po prostu tak mam teraz zrobię, to odpicuję, nie? A przychodzi gościu tam są takie obrazki. Nie, przychodzi kot, czem piec i daje tak rękę na, na, na swoim kładem mówi stop, nie. Mm. I kiedy byś takim seniorem, mówisz? Nie. Oj, to bez, wiesz, bez bez to zależy. Jasne, jasne. E, to powiem przykładem. Ostatnio pracowałem w, w. projekcie Nethermind, to jest dotnetowy klient dla e, Ethereum. E, I. E, no, była to praca związana właśnie z, z, z fixem, z znalezieniem odpowiedzi, dlaczego coś w konkretnym przypadku nie działa. To było związane z wydajnością, bo po prostu node e, Nethermind był bardzo wolny w e, konkretnym case'ie. No i ta praca polegała właśnie na znalezieniu, na reprodukcji, znalezieniu e, dlaczego tak się dzieje no i potem zaaplikowaniu jakiejś, jakiejś poprawki. Więc to było powiedzmy takie Follow the money, czy follow the bottleneck, znaleźć, zaaplikować fix, zobaczyć, czy działa. No i faktycznie ten fix zadziałał. To zresztą tam na blogu. Na blogu jeżeli ktoś czyta blogi, blog.sculet.com zapraszam. Ten case jest dość dogłębnie opisany. Ale to oczywiście, do czego mnie sprowadziło, sprowadziła ta praca, było. Był kolejny etap, gdzie nagle zacząłem patrzeć na różne strukturki danych, które są w projekcie, z tą właśnie taką, a, zoptymalizujmy, zoptymalizujmy, zobaczmy, tutaj mogę się popisać. No i niestety albo stety, w, w tych przypadkach e, różnego rodzaju podejście związane z budżetem u mnie się sprawdza, aby zwalidować, czy w ogóle to ma sens. Na przykład przeliczając daną strukturę, ile, ile zajmuje pamięci, ile jest tam obiektów, no zauważyłem, że ona zajmuje, dajmy na to, nie wiem, a... 15 kilobajtów, jest tam 1000 obiektów, czy tam 100 obiektów. No i patrząc na takie liczby, w porównaniu do tego, ile reszta zajmuje, jakby zachostowanie noda przechowywanie bazy danych i tak dalej, ta struktura danych była niczym w porównaniu do reszty. No i oczywiście mogłem, można się było tam popisywać, a to zoptymalizuję tutaj, usunę referencje, to zyskam tutaj 4 bajty, ale jak to ostatecznie się dodało, no to to było po prostu nic. Więc w takim momencie. Mm. spojrzenie na ogólnie na projekt, zobaczenie ile on zajmuje dysku, ramu, na czym spędza czas e, CPU, e, a potem spojrzenie na ten przypadek, gdzie o, tu mógłbym zoptymalizować, mógłbym się pobawić, no to to jest w moim wypadku właśnie takie danie sobie po rękach, że tutaj tego nie warto, tak, mógłbym spędzić 3 godziny, natomiast impact na cały projekt byłby żenująco niski. Taka mhm. kropla w morzu. Tropla w morzu, dokładnie. To, to z, znów można wrócić troszkę do pytania o to, jak znajdować takie rzeczy. No tutaj, w tym pierwszym caseie, był to po prostu profiling. Był dokładny scenariusz, w którym note nie, nie pokazywał odpowiedniej wydajności. Profiling case'a, znalezienie wąskich gardeł, no i usunięcie tych 10%, czy tej gór, góry z całego z całego problemu, po to, aby not zachowywał się poprawnie, bo znowu ta optymalizacja, można pchać i pchać i pchać i próbować zejść do mitycznego zera e, czasu wykonania, ale wiadomo, zawsze mamy też swój czas, budżet projektu, nawet swój budżet mentalny e, te, te. I, i te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Jakbyś osiągnął taki poziom, jak w praczecie z tym sławnym winem, że najpierw masz kaca, a później wiesz, że idziesz pić. No tak. Dobry, dobry poziom wydajności. Ja chyba komuś żeliłem wcześniej, też miałem taką jakąś rozmowę techniczną o pracę i tam goście też mnie pytał właśnie o dziedziczenie, nie? I tam, jaki ma wpływ na wydajność, Aha, co powoduje zamknięcie klasy. Nie wiem właściwie, poza tym, że nie możesz dziedziczyć, to nie wiem. No i wiesz, że jak masz tam ileś tam milionów wywołań, to jest tam parę procent szybciej, nie? Uh -huh. To też taki przykład, że okej, okay, świetnie, ja piszę krudy, tak? W koszyku jest 15 rzeczy. Kurczę, obsłuż 15, 15 obiektów, tak? A to, że Steve tam zamknę się właśnie o ten mikrosekund szybciej? Okej, okay, może, nie wiem. Uh -huh. Tu też poruszyłeś bardzo fajną rzecz e, związaną z taką zlokalizowaniem z siebie i projektu, co ja faktycznie robię i gdzie faktycznie jestem. Tak jak powiedziałeś, tamta tam ta optymalizacja jest przydatna, jak ktoś faktycznie wywołuje milion razy jaką, tak, tak. jakąś metodę. A natomiast jeżeli zajmujesz, piszesz kródy, a być może nie kródy, być może to są super mikroserwisy z DDD, ze wszystkim, ale jesteś w tej takiej, powiedzmy, warstwie e, blisko końca, w sensie blisko, blisko frontendu, czy blisko kogoś, kto woła twoje API, no to takie coś niekoniecznie ta wiedza tam może nie być przydatna, to, to może nie być to klucz cał, całego procesu. Z drugiej strony, jak spojrzymy na przykład mm -hmm. na to, co się dzieje obecnie w e, .NET Framework, sorry, mm -hmm. że tylko nawiązuję, to, jest, to, jest, dajesz, to dajesz. jest moje poletko, no to obecnie tam spędza się bardzo, bardzo dużo czasu na tym, aby e, na przykład operacji na stringach, aby używać e, SIMD, czyli Single Input Multiple Data, e, klasy rozkazów procesora, e, która pozwala na operowanie na wielu danych w tym samym czasie. No i dlaczego to jest robione? Dlatego, że jak zoptymalizują tego stringa, to zoptymalizują nie tylko stringa w dotnecie, ale zoptymalizują też wyszukiwanie stringa w Azure Functions, w każdej aplikacji, która używa .net-u. No i teraz, jeżeli spojrzymy mm -hmm. sobie na tą linię, gdzie z jednej strony masz OK pisze framework, a z drugiej pisze apkę, która generuje HTML dla jednego użytkownika dajmy na to. Tak. To jest taka linia, gdzie gdzieś tym suwakiem najlepiej się znaleźć, i to ci daje też troszkę odpowiedzi na to, okej, okay, czy warto, czy, czy, czy w ogóle inwestować czas w coś takiego. Mm -hmm. Tak, 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 dokładnie. Dokładnie to rozumiem właśnie. Nie? E... No ale też te, no. w tamtej sytuacji Jarek, ja zakładam, że oni takie rzeczy robili, skoro cię pytali, nie? To nie było takie. Nie pytanie wiem, z, nie, z, nie z wiem. To było takie odrywano trochę, gościom, mówisz, wiesz. I... Powiedział tak, no, ja tu pracuję dla firmy X, ale tutaj będę do firmy Y. Nie mam z tym nic wspólnego, tylko, jestem tylko kością technicznym, nie? Więc... No to w ogóle, to nie rozumiem. O, no, ale, tak. ale Dobra, no takie takie Dziwne przypadki. Z, z, rekrutacji z życia jarka. Tak, tak, tak. Okay. Um, mm, um, tak, tak, tak. No dobrze, dobrze. Czyli co, wiemy, kie, kiedy nie powiedzieliśmy do końca jeszcze kiedy. W sensie, powiedzmy, w fazie projektu, tak? Bo to, um, bo to nie powiedzieliśmy, ale um, jak znaleźć to miejsce, czyli pieniądze i biznes. Um, ale teraz kiedy? Czy, czy warto optymalizować na przykład na początku projektu, w środku projektu, czy wiecie, raz na dwa miesiące zrobić takie sobie taką, z takiego zobaczyć, ok, profilujemy teraz? Czy, czy są jakieś takie momenty, że, że, że trzeba coś sobie jakoś wyznaczyć, czy to, czy co? Um. Myślę, że moglibyśmy rozbić to Per Case. W sensie, że, że powiedziałbym pewnie, że w każdej fazie e, znowu silnie jest opiniowane zdania. Tam e, mhm. każde, każde pytanie, każdy fragment moim zdaniem, poprzedzajmy sobie w myślę, w sensie, że, że nie będę się tak no powtarzał. Ale jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na Greenfield, no to e, mhm. znowu pytanie w Greenfieldzie, które warto zadać. Czy ja zarabiam? albo czy zarabiam wystarczająco dużo bez tych optymalizacji. Przykładem z cloud computingu i z serverlessa było, były zmiany obecne, obecne zmiany w bilingu na WS-ie, które pozwalają na bardzo dobre sprawdzenie, ile dana funkcja zajmuje. To dość, był dość ciekawy przypadek opisany właśnie w, na Twitterze, gdzie zespół inżynierów rozmawiał bardzo długo na temat jakiejś konkretnej zmiany. Potem wprowadzono to, ten lepszy billing w AWS-ie i okazało się, że ta funkcja generuje koszty na poziomie 4 centów miesięcznie. No i mhm. Więc to jest jakiś kontekst. Teraz, jeżeli byśmy wrócili do tego, tego Greenfielda, okay, no, no, wrócili do tego Greenfielda, można zadać sobie pytanie, czy jeżeli ja to napiszę w sposób niekoniecznie najlepszy, albo nie spędzę na tym 5 lat, czy dalej ten projekt ma szansę bytu, ma, sz ma rację bytu, ma szansę zarabiać. E, czy, czy faktycznie tą pracę muszę tam bardzo dużo, dużo jej wsadzić, aby zrobić coś unikatowego, coś e, odkrywczego? A być może wystarczy po prostu jakiś, jakaś tabelka, nawet jeżeli to jest Greenfield, ładnie napisany kod, ale nie spędzają tak dużo czasu na, na wydajności. E, Brownfield, przez niektórych nielubiany, a przez niektórych kochany. E, jeżeli byśmy spojrzeli pewnie na, na, na Brownfield no to on skoro jest brownfieldem, to już jest, już jest na tym rynku e, kilka lat pewnie, dajmy na to, e, nie, mam nadzieję, że kilka tygodni to nie jest brownfield e, 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 i wówczas na pewno ma jakieś rzeczy, które, e, nad, nad którymi można popracować, w sensie organicznie urósł do jakiegoś kształtu e, i, i być może da się coś tam, e, znaczy na pewno da się coś znaleźć. Znów pytanie o próg bólu, jak bardzo nas to boli, i czy faktycznie jest to niewydajne? To, to, że projekt jest Brownfieldem, być może jest napisany w C albo w assemblerze, leży 10 lat, działa niesamowicie. No i okej, okay, być może nie wykorzystuje Simda, ale w assemblerze ktoś go tak wykosił, że zajmuje 64 kB i renderuje piękną grafikę. I, i to jest super, więc um, mm -hmm. tak. ja mam oczywiście dygresję do tego wszystkiego. Um, że trzeba wszystko kwaskiem to trzeba spikać, wtedy tak szybko nie, nie brązuje. Widzę, że Na nie tylko w ja i w kuchni sobie radzisz. A i trzeba wiesz, trzeba być sobie tym znaczy, To, co Szymon mówił o tym, o tym bólu, to wydaje mi się, że też często po prostu sami użytkownicy ci dają znać, tak? że jak jeżeli masz już Brownfielda, no to e, jeżeli to jest jakiś projekt taki, że użytkownicy go używają, tak, to, e, to, to, to dostajesz jakieś raporty pewnie, tak, a to, to działa wolno, a to się zawiesza. Tak jak też był ten case z tym, z tym kobolem teraz, znaczy teraz, no, w 2020, tak, co te systemy e, w Stanach zaczęły wysiadać, tak? Bo tyle ludzi zaczęło zgłaszać te wnioski. O jakieś tam dofinansowanie, jak tam pandemia się zaczęła, tak. I były te sytuacje, że, że narzekali, że ten kobol nie wydajny, że, że na tych 60-letnich systemach pracują i, i, i może trzeba coś z tym zrobić, tak? Więc to też taki. Do tej pory działało wszystko dobrze, nie było problemów. Natomiast no jak ten narzut został e, rzucony większy na, na system, no to, to, to wtedy tak się zaczęło i może wtedy faktycznie trzeba optymalizować. tak? Nie ma się co rzucać wcześniej. Mhm. No tak, tu, tu dodałbym jeszcze do tego też, że Znów, jeżeli wrócimy do współczesnej ekonomii, e, szczególnie chmury publicznej, jeżeli był, jeżeli ten e, dostawca takiego oprogramowania byłby w stanie wyliczyć e, koszt per jeden użytkownik i na przykład stwierdzić, że obsługa jednego użytkownika kosztuje go pół dolara złożenie takiego wniosku, no to wtedy, jeżeli ta aplikacja jest poprawnie napisana, w sensie, że faktycznie da się skalować, e, to być może y, takie skalowane rozwiązanie jest, jest wystarczające, bo ono jest jakby automatycznie, powiedzmy liniowo, może być uzależnione od, od liczby requestów, liczby użytkowników i wręcz w budżecie można by było zadać sobie pytanie, czy obsługa jednego petenta za pół dolara to jest ok, czy nie ok. I to jest pytanie: No Nie chcę wchodzić w to, żeby zwalniać osoby, które siedzą w okienkach, bo to też można dojść do takich skrajności, że skoro system informatyczny obsługuje za pół dolara, a ta pani obsługuje za dwa dolary, bo dłużej pisze na, na ekranie, czy na, na klawiaturze, to nie chcę wchodzić w takie skrajności. Natomiast to też jest jakieś takie myślenie: no, zastanowienie się, znowu pojawiają się te pieniądze, czyli, czy faktycznie jest to dla nas opłacalne, czy jest wystarczające. Limiting, ach, Troszkę może inny punkt bólu niż to co ty powiedziałeś Paweł, że, że właśnie tam ten system był niewydajny, ale no nie wiem, trochę dodaj do talerza. A propos tego właśnie tych kosztów, to taką ciekawostkę, to czytam sobie teraz o podstawie ekonomii i z tymi cenami jest śmieszne, bo tak mi się skojarzyło, że skoro pani Zosia siedzi w okienku za 2 dolary, a system robi to za pół dolara, to z punktu widzenia człowie, 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 człowiekowego, tak? że będzie szkoda pani Zosi, no ale te półtora dolara możemy wydać na coś innego, nie? To nie są takie pieniądze, które są stracone, tylko po prostu możemy coś innego zrobić, albo pani Zosia może wykonać pracę za dwa dolary gdzieś indziej i przynieść w ten sposób zysk ze społeczeństwa. To taka dygresja z ekonomii, że tam gdzieś ta w ogóle ekonomia to jest przepasna rzecz. Yy, natomiast jeszcze, yy, myślę, że Paweł podnosi rękę, zgłosi sprzeciw czy coś, nie? Jeszcze o wydajności i o tym kiedy, to to, co mi się skojarzyło, to moje projekty, znaczy taki pierwszy projekt, który robiłem w dotnetowy i webowy, był taki, że robiliśmy tam jakąś taką takie platformy do kursów i to nam działało fajnie na początku, nie? Wiecie, wszystko, wszystko się robiło, natomiast był taki właśnie przypadek, jak Paweł powiedział, że zaczęło tych kursów być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, no i Entity Framework i nasze pytania które żebyś przestały być wydajne, w sensie przestały działać sensownie, tak? Jak już no, właśnie, i teraz e, nauka z tego też była dla nas taka, że nie pracujemy na, na, zbiorze, ta, na zbiorze, gdzie jest powiedzmy 100 wpisów w bazie, tylko generujemy go tam w setkach, tysiącach, tak, żeby zobaczyć, czy, czy query ma sens. E, i, I to nie kosztuje dużo, bo to kosztuje wygenerowanie, kosztuje 5 minut kodu i 5 minut uruchomienia, tak, i już wiesz, że to będzie miało sens, czy nie. Natomiast z drugiej strony, e, tak jak teraz patrzę przez pryzmat swojego itana, tak. Ja nie wiem, kiedy będę miał 100 tysięcy użytkowników, tak? Póki co mam siebie, mam Pawa testowego. Kurczę, jak dobrze pójdzie, to może sprzedam trzeciej osobie, tak? I teraz, czy jest warto, właśnie, czy, czy jest warto? Trzeba sobie policzyć, tak? Trochę To, co ty powiedziałeś, Szymon, że wygenerowanie, znaczy tak, wygenerowanie tych testowych danych jest tanie, i później trzeba zobaczyć, czy stać mnie na to, i czy mi się chce, refaktoryzować to w ten sposób, żeby wspierać tych 100 tysięcy użytkowników, tak? myśli. Ten fix zajmie mi 5 minut? To tak. Natomiast jeśli potrzebuję na to spędzić tydzień, no to może warto pójść właśnie w feature, y, które skuszą mnie do tego, znaczy skuszą innych do korzystania z systemu, tak? Mhm. Więc, no, takie te testowanie można było nazwać nawet, nie wiem, powiedziałbym, odwrotnym repro, bo tak naprawdę nie masz jeszcze błędu, ale, ale możesz założyć, że będzie tych użytkowników 100 tysięcy, czy nie wiem, czy milion, nieważne, jakieś duże liczby, tak jak powiedziałeś, wygenerować dane testowe i zobaczyć, jak to, jak to działa. Dlaczego odwrotne? Repro? W sensie, że robimy to wcześniej oczywiście, zanim nastąpi błąd, ale znów ten przypadek, reprodukowalny przypadek, gdzie występuje ból, gdzie występuje problem, no jest, jest kluczowy, bo bez tego no to jest gdybanina, pisanie na karteczkach i tak dalej. Natomiast te, te rzeczy są mierzalne, w sensie ostatecznie możesz powiedzieć. Nie wiem, czy to jest ten, czy byłby to ten kobol, który y, uruchomisz y, syntetycznych 100 tysięcy użytkowników na sekundę i on klęknie. Czy będzie to nawet. Y Test w Ażurze, gdzie tak jak ja mam, buduję obecnie jedno takie rozwiązanie, gdzie faktycznie tam te bity przesuwanie i pojawia się, bo jest ważne. Natomiast to, co robię, to mam puszczony syntetyczny ruch już od półtora miesiąca, który non-stop wysyła żądania do, do mojego rozwiązania. I moją ostateczną miarą w chmurze jest nic innego jak funkcja kosztu, czyli, ponieważ w, w billingu akurat Azure da się rozbić billing per resource grupa, a ja ten cały scenariusz zawarłem w jednej resource grupie, więc w prostym, w prostym wyliczeniu miesięcznym wiem, ile kosztuje uruchomienie tego scenariusza na takiej poli. teraz, mając takie dane, znów można wrócić do pytania, ok, dajmy na to, to kosztuje 50 dolarów, a obsługuje 1000 użytkowników, więc wiem, ile kosztuje ten użytkownik, więc na przykład wiem, ile mógłbym żądać pieniędzy od takiego użytkownika. No, nie, nie, niestety, te, te koszty we współczesnym świecie chmury publicznej e, i ten przepływ pieniędzy, uważam, że od tego się nie ucieknie, a nawet zachęcałbym o, do nieuciekania i do podążania e, za tym i patrzenia, bo z punktu widzenia biznesu, no jednak, to jest jakiś koszt to jest, to jest coś, co, co, co może zadecydować o tym, czy biznes działa. No w przypadku Kobola w stanach, czy wniosków, to pewnie z tego powodu rząd nie umrze, że, że, że ludzie nie są w stanie składać wniosków o dofinansowanie czy, czy, czy innych rzeczy. Natomiast no, czy, często może to zadecydować o stanie biznesu. Nie mówię, czy o być, czy nie być, ale o w ogóle zastanowieniu się, czy to coś się opłaca. Mhm. Ale tutaj też. I chciałem, Jarek, jeszcze powiedzieć, bo w tym Twoim przypadku i ten versus ten projekt, no to trochę, trochę widzę różne case'y, bo jeżeli masz, na przykład robisz projekt i masz info, że yy, ma obsłużyć tyle i tyle, powiedzmy, użytkowników, no to faktycznie wtedy jest dobrym, dobrym podejściem tą bazę zasilać większą ilością danych. Ja powiem szczerze, że też kiedyś taki błąd popełniłem, tak, że wszystko działało super na powiedzmy 100 użytkownikach, natomiast jak się zaczęło więcej, no to zaczynało klękać. Natomiast witanie to faktycznie bym podszedł takim trochę innym podejściem. Nie robiłbym rozwiązania, że będzie działać na 100 tysięcy od razu, natomiast jeżeli działa na mniejszej liczbie to jest ok. Natomiast pytanie tutaj jest takie, czy. Czy aktualne rozwiązanie, jak ITAN zacznie mieć nie trzech użytkowników, tylko przyrastać powiedzmy tysiąc dziennie, to czy będziesz w stanie przepisać, żeby tak jakby utrzymać system zanim on padnie, tak? Bo jeżeli, wiesz, twój ITAN padnie, jak będzie miał 10 użytkowników już, a będzie, za zacznie przyrastać 100 dziennie, no to nawet nie będziesz miał czasu, wiesz, tego rozwiązania przepisać. Natomiast jeżeli on padnie przy 10 tysiącach, a przy, przyrasta ci 100 dziennie, to będziesz w stanie, tak jakby zareagować jeszcze i powiedzmy, e, napisać lepsze rozwiązanie. No tu też Paweł podałeś ciekawą optymalizację w formie przepis przepisania. E, bo to... No tak, y, y, ja i na traktuję jako startup. Ta w startupach tak często jest, Nie? że najpierw piszesz krapi rozwiązanie, patrzysz, walidujesz, tak? E, kasa jest, no dobra, no to przypiszmy. E, jak najbardziej i. E... To nie była krytyka z mojej strony, raczej pozytywne zauważenie, że, że przepisanie też jest formą optymalizacji. Może być i faktycznie świadomy zespół, świadomy inżynier może podjąć decyzję, że ten kod jest totalnie, totalnym krapem. Wsadziłem tutaj 200 słowników, wszystko co się dało, wszystkie, wszystko z BCL-a i po prostu to jest niewydajne, ale wiemy, że mam zapaloną tą gwiazdkę. Jeżeli na przykład to się zwróci, w sensie, że to będzie działało, no to potem po prostu to wyrzucę i napiszę na nowo, ten konkretny fragment. Więc takie zarządzanie też komponentami, to co często się mówi, że piszesz komponent nie po to, żeby był refaktoryzowalny, tylko żeby go wyrzucić i napisać na nowo, to też jest jakiś wektor ataku na ten, na, na, albo podejścia do tej góry nazwanej optymalizacją, bo to, to niekoniecznie musi oznaczać, że a tutaj podzielę przez dwa albo użyję przesuwania bitów, żeby na CPU tam było szybciej. Nie, być może po prostu usuniesz całą klasę, zachowasz ten interfejs z dwoma metodami i napiszesz ją na nowo. Albo być może usuniesz cały folder z feature'em i napiszesz go na nowo. No, opcji jest wiele, ale jest to też bardzo fajne i warto mieć taki, e, takie narzędzie w toolboxie, że zakładam teraz kapelusz. Boba wyburzyciela, on tam sobie wyburzy, a potem Bob budowniczy przychodzi, i wleje nowy, piękny pavement na wszystko. Ja zawsze chowam wszystko za taką e, gipso, tym karton gipsem. Jest taki syf, stawiasz taką mebę ściankę, stawiasz karton gips, sz, 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 jest pięknie. A co się dzieje za ścianą? Nie wiesz, nie dotykasz, dopóki nie musisz, nie patrzysz na syf. No klucz, żeby tych karton gipsów, tak kubatury, żeby nie zmniejszyły, tak tam, żeby się <laughs> nie w takiej kosteczce, <laughs> tak, tak. żeby czasami tak, tak. je pewnie poprzesuwać na nowo. Ale jasne, jasne. Ja, ja mam takie rozwiązanie, jak będę miał zbyt wielu użytkowników, to sprzedam się Google'owi, nie? Czy tam Facebookowi i już, a oni już mają gości, o Nie będziesz musiał naprawiać. Tak, tak. Zajemę, wezmę kolejnego itana, zrobię, mhm. kolejną wersję. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć tutaj w tym, ale nie zagadałeś. Zagadałeś mnie o wydajności, optymalizacji. Nie wiem, nie wiem, może mi się przypomni. <kłynne> To pytanie jak zrobić? A, na... więc co chciałem? Czekaj, wiem. Chciałem powiedzieć, że musimy Szymona częściej zapraszać, bo nas chwali cały czas. Dobre pytanie. Tutaj dobrze powiedziałeś, także ja nie ma problemu. Musiś... Mogę nagrać też taśmę motywującą taką do słuchania podczas, <noise> żebyście się Jesteś Kim jesteś? Jesteś no. wiciemstwem. Kim jesteś? Jesteś, jesteś diamentem performance. <noise> o kurde, dobra, dobra. A spoko. Potem podam link w, w afiliacjach tam do właśnie taśmy motywacyjne tak Szymona na noc. Co Jesteś no to... silną kobietą. Tak, dokładnie. Silną? Tak. E, więc wracając do tej jeszcze listy, o której mówiłeś, Jarek, na początku, jak zrobić to dobrze? Ogólnie, to myślę, że e, i to się troszkę już przewinęło, ale e, kluczowa jest e, reprodukcja albo posiadanie scenariusza, który badasz. Może być to dump, może być to e, opis słowny, kiedy się zalogowałem, to mi wywaliło. Może być to coś, ale zawsze podstawą powinno być zbadanie tego czegoś, a nie wejście i powiedzenie, ja wiem, ok, czasem jak pracujesz długo z systemem, to wiesz, bo masz tą e, e, wyedukowaną intu wiedzę. intuicję. A, no. okay. ale, ale bardzo często ta intuicja też jest mylna, więc mierzenie, posiadanie tego repro, jakiekolwiek repro to nie jest. I patrzenie na to, zobaczenie liczb i wybranie sobie tego top 10%, które jest najważniejsze, to to jest pewnie taki scenariusz, pod którym dzisiaj bym się podpisał. Mhm. A nie brakuje tam jeszcze jednej części, mianowicie co było, co jest, no bo to, co nauczyni mnie na, na Polibudzie, to aplikacja nie może działać szybko, tak? tylko aplikacja ma załadować się w 500 Tak, To są takie twarde wydajności, w sensie twarde Excel, tak. Bo szybko to... Tak? Szybko, szybciej. A, okej. Okay. No, w moim opisie, być może nie klarownie powiedziałem, ale to, to już doprecyzuję. Do Chodziło mi o to, że no, znów pojawia się ten ból, jakkolwiek nazwany. Wolno działa, nie działa, przewraca się. I, i pewnie w takim najprostszym scenariuszu przesuwamy suwakiem, ile optymalizujemy, żeby działało. Więc tu nie wiem, czy konieczna byłaby miara, że musi działać poniżej 500 milisekund. To może być tą miarą, ale czasami jest to scenariusz wręcz, to teraz nie działa w ogóle. I przesuńmy tak, tak, tak długo się, żeby działało. Znowu, co to znaczy, że działa? No, być może w tej definicji można by było umieścić 500 milisekund lub mniej na PDF-a albo na coś tam. Natomiast nie chciałem być taki też preskryptywny chyba co do miar, ale... Zgadzam się z tym, jak powiedziałeś, że po inżyniersku to faktycznie te, te, te warunki działania powinny być dobrze określone i w, ich, w nich się powinniśmy poruszać. Mhm. Się koleżanka um, koleżanka to serka wysłała właśnie informację z jej pracy, że i kole, kolega napisał: Wiesz co, to blokowanie IP działa, ale nie tak jak myślisz. Nie? I, I chyba jednak trzeba być dokładnym, bo wiesz, ty mówisz, że działa, ja mówię, że nie działa, tak? Teraz są ja mówię... specyfikację. Tak, no właśnie, to no, specyfikacja gdzieś na pewno być taka, taka, taka sama dla nas wszystkich, nie? Mhm. Ten, ten tak zwane te akce kryteria akceptacji. Takie, no, no... Niefunkcjonalne wymagania. No tak, ale tutaj tak, też tak. wydaje mi się, no. że w, przy tej wydajności może być tak, że czasami mówisz ok, ma działać poniżej iluś, yy, powiedzmy te 500 milisekund, a czasami ok, działa wolno, musimy zrobić, żeby to było akceptowalne. A ile to jest, to tak naprawdę no, na tą chwilę nie wiemy, tak? No, wiemy teraz, że nie działa. No tak, tak, czasami nie możesz tak sztywno, bo co, jeżeli binarte, zoptymalizujesz tak? do 550 i to jest maksimum możliwości, no to wtedy okej, okay, powiedzmy masz fejla, no ale też powiedzmy sukces, jeżeli to było wcześniej powiedzmy 20 sekund, tak? Jasne, jasne. To, to, to są rzeczy tak za, zaakceptowania. Albo wiesz, szybko wolno, to już jest Nie no okej, okay, no to wiadomo, że to jest. Dla jednego szybko to jest, wiesz, 20 sekund, a dla drugiego e, tak. nawet te 500 milisekund może być wolno. No, nie? Tu pa Paweł ci mhm. wydaje mi się, że przebrzmiało coś, co być może wcześniej nie było mówione. E, o iteracyjności poprawiania albo pracy z wydajnością. Znów wrócę do mojego case'u z e, e, Nethermindem i Ethereum. Praca wyglądała dosłownie tak, profiling, 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 patrzenie co się działa, co, co działa i w jaki sposób, no i zauważenie top, nie pamiętam jakie to były liczby, już teraz nie będę odszukiwał, ale dajmy na to, top 15% zajmuje coś. Optymalizuję to, usuwam, uruchamiam ponownie scenariusz, wiem, że ten scenariusz był, powodował niewłaściwe zachowanie systemu albo generował precyzyjnie, chce się wypowiedzieć, generował zachowanie systemu, które było nie w 100% zgodne z wymaganiami. To patrzę znowu. Dlaczego? Dlatego, że te usunięte 15%. To mogło być takie 15%, które spowodowało, że reszta, rozkład reszty już nie jest dokładnie taki sam, jaki był. Bo być może usunąłem loka, usunąłem jakieś gigantyczne alokacje, przez co garbage kolektor nie zatrzymuje całego systemu tak często. I. Kolejne spojrzenie nawet w tym samym scenariuszu znów z odpowiedzią, czy to jest już OK, czy nie ok, ale to kolejne spojrzenie może dać nam zupełnie inny obraz. I być może możemy wtedy spojrzeć, aha, do tych 500 milisekund brakuje mi jeszcze 160, ale widzę, że przy tym nowym pomiarze, w tym samym scenariuszu już po pierwszej optymalizacji no nie jednak to już nie będą alokacje teraz czas na usuwanie locka zrobienie tego lock free albo inne szaleństwa związane z wydajnością więc ta iteracyjność przy, nawet przy tej samej przy tym samym scenariuszu i przy zdefiniowanych warunkach wygrania bitwy ta albo wojny w sumie może jeżeli już militarystycznie idziemy to to będzie kilka walk kilka podejść patrzenie i być może obserwowanie zupełnie różnych terenów w kolejnych podejściach Okej, okay, okej. Okay. To jest taka strategia rozumiem, optymalizacji, tak? Uh -huh. Nie na niewskonalce, tylko rzeczywiście tak. Tu, tu, tu i tyle jest na. Mhm. Dobra. E, no to tak, z tych, tego co ja pisałem, ta faza projektu nie robi nam różnicy tak do końca. Znaczy, wiesz co, ja, no? ja, może o tej fazie projektu, bo ja tak sobie o tym też trochę myślałem. I, i wiesz, teoretycznie można by powiedzmy może nie tyle optymalizować, co jeżeli masz jakiś design. To już na nawet w fazie designu możesz wybrać jakieś rozwiązania, które wiesz, że są lepsze wydajnościowo e, niż inne, tak? Jak najbardziej. E, e, pytanie, wiesz, kto ma design, tak? E, jakiś? No, nie, okay, niektórzy mają, okay. niektórzy nie mają. Nie wiem jak u, u ciebie, natomiast e, jeżeli siadasz i kodujesz, no to też w tej fazie teoretycznie już nic nie możesz zrobić, tak? No bo już ją już pominąłeś. Natomiast tutaj też widzę, że nawet w fazie designu możesz wybrać jakieś rozwiązania. I tutaj też ponownie pewnie nie trzeba się zmuszczać nad jakimś super ekstremalnie wydajnym rozwiązaniem, natomiast wybrać, powiedzmy, nie najgorsze, tak? Jeżeli wiesz, że masz jakieś tam, yy, nie wiem, ON do trzeciej czy ON liniowe, no to może liniowe, od... zacznijmy od liniowego, a potem się zobaczy, tak? Czy trzeba to optymalizować. Zależy od do potęgi N tak, to niekoniecznie bym powiedział, że poruszyłeś właśnie tą fazę designu z, z struktury danych czyli złożoności, złożoność czasowa złożoność, czyli notacja o, złożoność czasowa i pamięciowa przykład, który mogę dać a propos właśnie fazy designu to ten test tego mojego produkciku, na którym pracuję, na produkcji gdzie znów rachunek pokazywał mi jakieś kwoty no i to co zrobiłem to usiadłem, zobaczyłem jakiś gigantyczny wzrost zajmowanych e, danych w blobach, patrzyłem dostatecznie długo na dane, w sensie miałem ten przypadek testowy no i zauważyłem, że jednym, w jednym z przypadków GUID, e, czyli Global Unique Identifier, mityczne 16 bajtów, które jest unikatowe na całym świecie, jest zapisywane jako string. String to już nie jest 16 bajtów, nawet zapisany w UTF to będzie troszeczkę więcej, więc to co zrobiłem to Napisałem fragment kodu, który zmieniał tą strukturę, w sensie znajdował, że być może jest to GUID zapisany w stringu, parsował go, zapisywał go z powrotem w formacie GUID. używając tam jakiegoś formatu serializacji, to już nie, nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast to znowu było na pograniczu właśnie tego designu, zastanawiania się, jak to bardzo jest optymalne, i, i cały czas testowania i patrzenia na struktury danych. Więc. Tak, zgadzam się z tym, że ta fa faza designu i projektowania może dać optymalne albo suboptymalne rozwiązania, bo gdzieś tam na tej skali. Mhm. To, czyli czyli to, to też do mnie przemawia. Czyli to, to nie jest tak, że my jako inżynierowie się patrzymy w kod, patrzymy o, klasa, struktura, tu mamy listy i w ogóle, tylko że wziąć taki kilka kroków w tył, powiedzieć, czy w ogóle cały serwis, tak? E, czy w ogóle, czy może raczej znaczy, serwis jeszcze wyżej, czy dana technologia jest w ogóle potrzebna, tak, bo możemy sobie cache'ować, wtedy baza danych będzie tańsza, bo mamy w cache'u wszystko, na przykład, tak, mm. mamy szybciej i taniej, ale też pamiętam jeszcze ktoś, kto opowiadał taką historię, że mieli cały serwis, który był niewykorzystywany. Był serwis, który, z którego utrzymanie kosztowało tam tysiąc dolków, korzystała z tego pani Zosia raz w miesiącu i wykorzystywała 5% serwisu, e, więc oni powiedzieli: No, dobrze, to wypieprzemy ten cały serwis, tak? A tą funkcjonalność przypiszemy gdzieś indziej i to też będzie optymalizacja w tym przypadku kosztów, tak naprawdę. A nie szybkości czy wydajności. No ale poznic to po tak? Więc myślę, że to przesuwanie, ten, ten aspekt, o którym powiedziałeś właśnie Jarek, y, czyli takie przesuwanie tym znowu suwakiem po skali y, od mikro do makro, czyli mikrooptymalizacje, mm -hmm. klasy, komponenty, serwisa, bo być może w ogóle cały biznes, jest też niezwykle ważne. I. Y, to nawet jako takie ćwiczenie mentalne wal, warto sobie zrobić. Ktoś mówi, to nie działa, bo działa wolno. No to usiądź do tego, zobacz sobie, weź ten suwak i poprzesuwaj w lewo. Może to jest klasa, może to jest serwis, feature. Nie wiem. Warto poprzesuwać i, i, i zadać sobie pytania, na którym poziomie to jest niewydajne. Dlaczego? Bo to... Kot nie zawsze jest rozwiązaniem, po prostu. Ten przesuwanie mm -hmm. bitu nie zawsze jest najlepsze na wszystko. Mm -hmm. I tu jeszcze to, co też Paweł powiedział, że na tej fazie, projektu, na, 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 tak, na fazie projektowania mm. też miał taki projekt, gdzie pisaliśmy wszystko, wszystko swoje. Nie? Z jakiegoś powodu. Klient nie chciał brać e, nic z nuggetów, tylko wszystko pisaliśmy od nowa, więc to są zupełnie, czy zupełnie, to są bugi, które można było pominąć, czy tam funkcjonalność, to można po prostu było zainstalować pakiet nuggetowy, tak. E, więc czasem tak chyba teraz myślę, e, brać to, co jest i chyba też swoją dumę taką, że ja to zrobię lepiej. To, to chyba też nie jest dobre miejsce na, na, na pokazywanie, że, że mogę zrobić lepszego stringa, tak? Albo, że mogę coś tam, e, że po prostu, skoro to już jest gotowe, no to, kurczę, to jest kupa hajsu zaoszczędzona i czasu zaoszczędzone, nie? Znaczy, o, to, to jest... O, 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 o Nie, nie, znaczy chciałem... Nie, nie, nie strigerywałeś, już kiedyś to mówiłeś, e, tą historię. Natomiast też wszystko kwestia, dlaczego to było robione, tak? Bo ja pamiętam też, powiedzmy, mhm. dawno, mhm. dawno temu w dotnecie 1.1 na Compact Frameworku Myśmy też mieli wszystkie klasy swoje, tak? Były tak jakby, mimo że jest formatka, to nie była użyta, tylko trzeba było mieć własną, która tak jakby yy, dziedziczyła po OK standardowej. I kwestia była taka, że było odpalane na różnych urządzeniach, tych takich handheldach, nie wiem czy kojarzycie. Więc w zależności od dostawcy handheldu, no inne rzeczy działały, inne nie działały. Więc, więc tutaj kwestia była opakowania tego wszystkiego, żeby można było w łatwy sposób tym zarządzać na różnych urządzeniach. No, nie wiem, stringów własnych nie pisaliśmy, ale no, pytanie dlaczego oni, czemu takie było podejście? Czy to faktycznie było, że my to lepiej zrobimy, czy może jakieś było inne, tylko się nie dowiedziałeś? Nie wiem, to, to były tam, tam, gdzie był ten, ten duży projekt, to była sprawa takich podstawowych rzeczy, podstawowych, podstawowych, tak? formateru, JSON-ów, PDF-ów, czy takich rzeczy, nie? Które po prostu ktoś szalony się za to bierze, bo to działa najczęściej. No właśnie, to jest, wiesz, taki format, ten JSON parser czy format, to nie jest taka prosta rzecz, więc to jest tyle godzin, albo błędnie, albo ktoś błędnie napisał, albo po prostu masę godzin spalone na napisanie czegoś a, takiego. No właśnie, właśnie. A, a propos XML-a czy JSON-a, no tutaj muszę się przyznać, tam można szykować jajka, pomidory, tam kiełbasę, cokolwiek lubicie rzucać. To związane jest z... Tym w jaki sposób e, znów na Azure, Azure Functions i e, szczególny e, serwis, czyli Azure e, Storage Queues, takie bardzo proste kolejki Azurowe, w jaki sposób formatowana jest, e, jest wiadomość, kiedy jest odbierana. Na, pisząc własny serializator xml -a, właściwie deserializator, byłem w stanie być 20 razy szybszy niż e, biblioteka dostarczana przez e, przez e, no, efektywnie Microsoft, zespół od Microsoftu. No i teraz pytanie, okej, okay, po co to zrobiłem, A bo jak, jakie było klubu, to jest właśnie to, to, do czego dążymy. Klub było takie, że wykonywałem miliardy operacji w Azure Functions i zależało mi na tym, aby nie alokować, być ekstremalnie szybkim i mieć jeszcze e, no, podejście smart batching, czyli przetwarzanie ograniczonych e, czanków, e, fragmentów danych. I mając to, Da, pisząc własny parser, wpinając się, to co zrobiłem, to zaoszczędziłem kupę, kupę pieniędzy na uruchamianiu funkcji, która dalej działa w tym środowisku, może być napisana przez kogokolwiek, natomiast ta e, infrastruktura, która leżała poniżej, była 20 razy tańsza niż to, co było dostarczone przez, e, przez pakiet. Więc w tym wypadku można wrócić, powiedzieć to słynne competitive advantage tego rozwiązania, czyli ta przewaga kompetencyjna nie wiem jak to powiedzieć po polsku, po polsku się mówi pewnie competitive advantage, e, e, polegała na tym, że drastycznie redukowała rachunek za wykonanie tych obliczeń. I, i to, miało, to miało w tym wypadku sens, bo było po, po prostu podparte gigantyczną oszczędnością na wykonaniu. No i, i to ma sens, tak? Ale tak jakby jest jawnie, że taki był cel przepisania, tak? Jeżeli... Bo Jarek opowiada tą historię jako negatywną, a być może tam jakiś pozytyw był tej historii. <grym> Dla tych, którzy nie widzą, Jarek macha głową na boki. Tak. No, więc, więc tylko tak, że, że faktycznie, jeżeli sens... Nie wiem, nie wiem jak ta twoja, Szymon, biblioteka, ale pytanie, czy wiesz, ona też wszystkie jakieś tam edge case'y obsługiwała, bo może ta Microsoftowa jest 20 razy wolna, ale obsłuży 20 razy więcej edge case'ów niż twoja, która jest specyficzna tak, pod, pod jakieś tam twoje rozwiązanie. Super uwaga na temat specyficzności i generyczności rozwiązania. To jest kolejny wymiar, który można sobie dodać do tablicy wymiarów optymalizacji. Zawsze pamiętajmy, że specyficzny przypadek da się lepiej zoptymalizować i on będzie szybszy niż generalny. Generalny, o Jezu, ogólny, sorry, plączą mi się języki tego programowania. Więc to też jest suwa, którym możecie sobie przesuwać, którym każdy może przesuwać. Jeżeli bardzo specyficzne rozwiązanie, je można w niezwykły sposób, po polsku znów, skastomizować pod dany przypadek. Rozwiązanie, które jest bardziej ogólne, patrz, serializatory ogólne, które są w stanie ten generic purpose serializers, serializują cokolwiek. No, one będą poświęcały wydajność właśnie po to, aby obsłużyć większą liczbę przypadków, czy wszystkie przypadki. No i znów, dlaczego je poświęcają? Z wielu powodów. Być może czasami łatwiej i ładniej wyglądał kod, który był napisany w sposób ogólny, żeby obsłużyć ogólne przypadki. Tu. Znów suwaszków jest wiele, ale ten, ten suwak, o którym właśnie powiedziałeś, Paweł, szczególny przypadek i ogólny to też warto mieć na uwadze i warto się przesuwać, bo czasami, tak jak w moim wypadku, zacząłem od ogólnego rozwiązania, no ale widziałem, że przesunięcie tego suwaka podczas fazy designu, pój aby pójść w bardzo specyficzny rejon, dało mi tą przewagę. Czyli Ci mówiąc, hmm, pozwalałeś ify, hmm. tak? Tak bardzo upraszczając. Po a, wiecie, a, że format, który przy, przyjdzie po prostu będzie tym formatem tutaj zawsze będzie pan Ziutek z, z radarem i on już zawsze stoją i suszą. Bo z tym zawsze hamujesz, tak? Tak. E, nie masz to sprawdzać. Tak, a jeżeli by tak nie było to wyrzucałem wyjątek, dajmy na to. Tak, dokładnie, dokładnie. No i tak, tak, oczywiście to też są takie rzeczy, tak? Ja wiem, że tam zawsze będzie pan Ziutek, więc zawsze hamuję, bo nie będę płacił mandatu za to. Mhm, dobra. Pozdrawa, pozdrawiamy Ziutków w ogóle tam. Z radarem, Szacunem. tak. Za suszenie. Hmm, dobrze. Panie Pawle, coś jeszcze chcesz z tym z...? Nie, tylko odkaszlnąć. <laughs> Dobra. Hmm, Gdzie optymalizować. No ja bo... dobrze, to inaczej. E, faza projektu przegadana, tak? W no, każdej fazie. Tak, tak. I na początku i na końcu. Zielone i brązowe przegadaliśmy. Jak zrobić to dobrze? Repro. Repro. Jak zrobić to dobrze? Tak, okej. Okay. Czyli mieć te, te wypisane, co się stało i do czego musimy dojść, tak? A ile to może kosztować? To jest taka ciekawa. Czy da się jakoś policzyć A, koszty? Dla ciebie? dla ciebie? W sensie ile biorę? Czy ogólnie? Eee, nie, nie, no wiesz, przychodzi firma i mówi Panie Szymonie, ja to działa z wą, nie? Mhm. I teraz, czy ty, czy ty możesz powiedzieć, że tak z góry, że okej, okay, potrzebuję tygodnia, miesiąca, albo potrzebuję dostawić cash, czy o, to też zależy? O, osobiście umawiam się na mhm. e, raczej na takie scenariusze Procent. eksploracyjne. W sensie hmm? <laughs> mówię, że zboksuję swój czas do tylu i dam znać, co znalazłem. I potem decydujemy się na tam, nie wiem, mnożnik 2, w sensie, że nie cenowy, tylko czasowy, dajmy na to poświęciłem 8 godzin, to kolejne to 16 i tak dalej. E, bo znów, optymalizacja może być w nieskończoność, a chcemy zazwyczaj zaadresować konkretny przypadek. E, ile to może ogólnie kosztować? Oj, to zależy od kategorii problemu, bo są problemy które są no, inherently complex w sensie e, są tak skomplikowane, może być tak skomplikowana domena i tak skomplikowany e, twór, kod, e, że są nierozbijalne i, i, i takie coś można optymalizować miesiące pewnie, czy nie wiem, tygodnie. Są przypad Osobny projekt na Ta. optymalizację. Są przypadki, gdzie e, jakby doświadczenie w dziedzinie czy w tym wypadku wydajność slash optymalizacja pozwoli, pozwala sobie wejść na pole. Powiedzieć: OK, poproszę scenariusz siadam z profilerem, dwie godziny profilingu, mam pięć case'ów, dyskusja, adresujemy ciach, 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 wychodzi. Są przypadki, gdzie ten nawet w prostych case'ach, w sensie nie wiem, ktoś nie zwolnił monitora i się aplikacja zatrzymuje albo coś takiego. E, gdzie, gdzie domena nie jest, e, nie jest skomplikowana, kod nie jest skomplikowany, jest to po prostu tragiczny błąd i tam też doświadczenie, nie wiem, w zrobieniu dumpa, uruchomienia WindyBG czy, czy innego narzędzia i znalezienia tego też może, być, mm, e, te, te, też może być wymagane. Czyli powiedzmy, osoba, która pierwszy raz robi coś takiego, może po prostu nie mieć tej wiedzy, e, aby w szybki sposób zaadresować konkretny ból. Więc ile to może kosztować? Czyli mhm. trzeba, wiedzieć, trzeba wiedzieć, gdzie trzeba puknąć, tak? I za co się płaci też. E, Tak i myślę też, że sensowne jest umawianie się na jakieś e, budżety i nie chodzi mi o, e, o, o robienie planning pokera, na e, optymalizację czy, czy zastanawianie się, ale faktyczne zabudżetowanie, powiedzenie próbuję to zrobić w 16 godzin mhm. i mam jakiś wynik, patrzę, czy mam w ogóle jakiś wynik i decyduję się, e, co dalej, no bo... Ta, ta, ta ścieżka, że O wszystko jest naprawdę tak kusząca dla mnie, to tak. po prostu chętnie bym siedział optymalizował całe życie, żeby tam na koniec było super szybciutko, ale, ale to po prostu nie ma sensu y, życiowego, biznesowego, in, inżynieryjnego, y, więc trochę taka kiepska odpowiedź z tym, ile to może kosztować, bo... To zależy, no. Okej, okay. a jeszcze wracając do, do czegoś takiego, do tego słynnego optymalizacji, była taka historia, nie wiem, czy to jest legenda miejska, czy nie, że na wyszukiwaniu lotów, że wyszukiwanie lotów było tak szybko zrobione, że musieli to tam specjalnie taki timer, żeby ten UI był ciutwolniejszy, nie? Że ludzie musieli zobaczyć, że coś się liczy. Bo nie wierzyli, że naciskają guzik już mają wynik z wynajęciem. I teraz pytanie jest takie: o tej historii, czy było kiedyś tak, czy masz takie doświadczenie, że to jest coś, co działało za szybko i w związku z tym trzeba to było, wiesz, specjalnie spowalniać, nie? To jest takie podchwytliwe pytanie. Powinien odpowiedzieć: za każdym razem tak robię i potem muszę wszystko <laughs> zwalniać, żeby było realne. Pojęcie bezpieczeństwo Nie pamiętam chyba takiego przypadku, żeby. Znaczy, myślę, że też działasz w takich projektach, gdzie raczej, no, ta wydajność jest szukana, tak, a nie, że, że, jest za szybko, tak, to też. Tak, nawet. Raczej w takich customer face, no, to może faktycznie mogę sobie wyobrazić, że ludzie ciężko uwierzyć, że w milisekundy znajdują jakieś mega skomplikowane połączenia, to wtedy. Potrzebują e, widzieć, że coś tam się mieli tak, w tej maszynie. Że myśli komputer. Tak, tak. że myśli. No to ciekawe, bo to jest taki pytanie troszeczkę z zagadnienia e, UX-a, bo tak naprawdę mówimy o, o końcówce i o percepcji użytkownika, a, że mhm. to nie może być tak szybko. Natomiast znów wracając do bebechów i jakkolwiek bebechy byśmy rozumieli, czy jest to backend, mhm. czy jest to Edge, Cloudflare, workers, czy inne rzeczy. E, no to tam być za szybkim nigdy nie jest złe. W sensie no nie, nie ma przypadku takiego, przynajmniej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to rozwiązanie jest za dobre, działa za szybko. Potrzebujemy je, je zwolnić. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli byśmy mówili na przykład o tradingu algorytmicznym, o jakichś dziwnych domenach, łatwo sobie wyobrazić przypadek, gdzie na przykład API nie powinno zwracać odpowiedzi szybciej niż. E, dajmy na to, nie wiem, 10 milisekund, bo ktoś płaci za to, tak? Więc osoba, która na przykład kupuje sobie 5-milisekundowy dostęp, no powinna otrzymywać odpowiedzi w czasie 5 mm. milisekund. Ale to mm. są już Wreszcie. takie edge cases, y, które gdzie, gdzie tam gdzieś ten, e, za ten czas płacimy. Mm. Tak. Dobra, to, to pytanie, to jak wydajnie to zrobić, tak? Że wiesz, ty powiedzmy, liczysz to w bardzo małym ale jeszcze masz 4,5 milisekundy, no i stoisz na to. API tak stoi, dobra. Już w sensie jak zrobić tak. wydajnie. No, no to robisz co pisz co slip czy po prostu wiesz czy masz jakiś jak zrobić żeby tych 4,5 sekundy nie stracić no wiesz na, na okej, okay. No to zależy od technologii. W... Zależy, dobra dziękuję. Nie nie w sensie no w dotnecie mamy piękne teraz awaity, asynki i task.delay czyli uspanie na chwilę. Uspanie? Uśpienie. E, Uśpienie. E, więc tak, to, to by zależało od technologii. E, I pytanie znów, czy, e, czy t, t, ten, ten core, o którym mówimy, czy, czy to on powinien się spowalniać, czy być może już jakiś API gateway, który na końcu to robi, ale jest to tak esoteryczny przypadek, że chyba, nie, nie wiem, czy warto e, drążyć tą, tą e, że coś ma być nieszybsze niż... Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, no to tak... Mnie to zainteresowało, jak to zrobić sprytnie. No dobra, ale rzeczywiście na różnych warstwach to możesz pilnować, mhm. nie? Ym, bo twój kod może być mega wydajny. i rzeczywiście coś, co mało kosztuje, niech on czeka, tak? Mhm. Pani Zosia, te półtora dolara, co zarabiała, to niech teraz stoi i czeka z cygarkiem. bo mhm. nam się opłaca. Dobra, yy, gdzie optymalizować? No to wszędzie, może, tak? W zasadzie. To było takie czy front, czy backend, czy wiesz, czy chmura. O, myślę, Ale... myślę, że nawet dzisiejszy landscape, szczególnie przez Edge'a, ja ostatnio dość dużo czasu spędzam też w Cloudflare Workers właśnie, czyli Edge dostarczane przez Cloudflare'a. A powiedzmy, co to jest Biernie. Ja Jasne, jak jeżeli chodzi o Edge, no to ogólnie to jest przesunięcie kompiuta i w ogóle obliczenia bliżej użytkownika końcowego. W przypadku Cloudflare'a Cloudflare ma około 200 data center chyba na całym świecie i efektywnie to jak działają worky w Cloudflare'ze, to deployują Twój kod na, w każdy data center. Więc nie wybierasz już data center na deployment. Tylko e, oni mm -hmm. mówią o sobie, że jest to region Earth, czyli masz jeden region Ziemia i twój kod w ciągu kilku milisekund e, ląduje wszędzie. E, oczywiście wiążą się z tym też pewne wyzwania, na przykład spójność danych. Natomiast istnieje kategoria problemów, które e, bardzo łatwo i bardzo szybko da się na takim Edge'u rozwiązać, na przykład sprawdzenie HMAC-a, w sensie policzenie hasha i zobaczenie, czy faktycznie ktoś coś podpisał, albo, albo nawet wykonanie zaszyfrowania, bo Cloudflare Workers mają dostęp do subtle Crypto, to są w każdej przeglądarce, a Worker używają V8, silnika od Chroma, masz obecnie dostęp do kryptografii, takiej sprzętowo wspomaganej, więc to już nie trzeba się bawić w Javascriptie, pisaniem fora i tam próbowaniem samemu zaimplementować ASA, Można tego używać. Więc dość dużo rzeczy da się zepchnąć do Edge'a i to nasze patrzenie na, na wydajność też może się już powolutku zmieniać, bo jeżeli to na Edge'u będę w stanie zwalidować, właśnie HMAC-a, zaszyfrować coś, być może nawet sięgnąć do bazy danych, która też jakaś tam jest, no to być może reszta naszego rozwiązania nie będzie już tego backendu albo nie będzie czegoś takiego, co tego serwisu, który stoi na koniec, tylko wszystko będzie w tak przyjemnie rozproszony sposób oplatało ziemię. Czyli optymalizacja przez yy, delegację. Brzmi żartobliwie. Jest ale? dobrym komentarzem, ale niezwykle trafnym. Czyli zamiast mhm. e, zastanawiać się, ok, jak to zrobić, żeby moja aplikacja deployowała się wszędzie, być może sama aplikacja nie musi, być może jej część pójdzie do Edge'a. Edge będzie coś robił, ostatecznie zawoła twoją aplikację, ale przez większość czasu na przykład użytkownik będzie gadał tylko z Edge'em. Albo patrzył na spinner. E, tak, żeby nie było żeby... zbyt szybko. Tak, tak, dobrze, dobrze to jeszcze zanim do narzędzi to jeszcze sobie pytam o a to też to samo co, co gdzie, w sensie kod, infrastruktura, proces i UX nie? i chyba o tym gadaliśmy o kodzie jako o kodzie a jak infrastrukturę optymalizować, czy w ogóle się da nie? no bo względem względu kosztów, tak bo możemy wiesz, 100, 100 maszyn ale w pewnym momencie możesz powiedzieć, no nie potrzebuję tak? A, jak najbardziej i y, znów patrząc na na ruch w kierunku computation as commodity, czyli traktowanie computation, czyli obliczeń, jako czegoś, co jest dane. Tak? W sensie tak samo, jak kupujesz cukier, masz towar, cukier. Dobra, część osób kupuje cukier czcinowy marki, nie wiem, brązowy cukier, cukier? czy coś tam. Cukier pol. Natomiast dużo używa po prostu tego jako commodity, jeżeli w ogóle są. Więc to przesuwanie się w kierunku commodity, że po prostu e, moc obliczeniowa jest dostępna, tylko za nią płacisz, co obserwujemy w chmurze publicznej i dla tych, którzy chcą zgłębiać też temat, zachęcam do patrzenia na hashtag FINOPS, <laughs> e, czyli e, ogólnie patrzenie na rozwiązania techniczne względem e, aspektów finansowych, no to, to, to znów wracamy do tego troszeczkę e, follow the money i, i faktycznych obserwacji. Na, na, na to, co ile kosztuje. I jeżeli wracamy do infrastruktury, to znów w chmurze z tymi dokładnymi rachunkami, czy w miarę dokładnymi rachunkami, jesteśmy w stanie zobaczyć, co ile kosztuje. I mając takie dane, no, jesteśmy w stanie zobaczyć, na przykład, że nie wiem, baza danych kosztuje nas 2000 dolarów miesięcznie. Wracamy znów do tego, ile mamy użytkowników, dajmy, mamy na to 2000, 2000 użytkowników, no to średnio. Per użytkownik będzie to powiedzmy 1 dolar. Pytanie, jeżeli użytkownik płaci nam 200 dolarów za licencję miesięczną, może to nie jest problem, ale jak płaci 5, to właśnie przejadamy 20% przychodu na bazę danych. No i wtedy warto na to mhm. spojrzeć. W przypadku infrastruktur e, on-premises, to tutaj sytuacja jest troszkę e, cięższa, bo często traktuje się takie infrastruktury czy e, serwery jako coś, co po prostu mamy za zero. W sensie mam, mam serwer, to tam uruchomię tak, tak. będzie działało. I przyznam szczerze, że nie znam chyba rozwiązań, które no poza powiedzmy ażur z takiem, czyli Azurem, który można uruchamiać sobie lokalnie, czy, czy takimi rzeczami, ale nie znam chyba rozwiązań, które dawałyby tak jednoznaczny pricing, albo przepraszam, jednoznaczne ceny dla lokalnych środowisk albo środowisk on-premises. Więc w tym wypadku ten ruch w stronę chmury publicznej i, i ogólnie finopsowanie, czyli patrzenie na finansowe aspekty e, oprogramowania uważam za bardzo fajne, bo daje feedback inżynierom. E, zobacz, twoje rozwiązanie kosztuje tyle. Mhm. Tak, tak. Właśnie no, ja to, o tym sobie pomyślałem, że e, jak masz taki serwer lokalnie, to masz to w tyłku, tak? Że robisz optymalnie czy nie, no bo to działa, tak? A później możesz dokładnie powiedzieć, tak? Zoptymalizować. Twój nowy feature dostarcza nam tyle hajsu, ale kosztuje tyle hajsu. Czy warto się to pchać? Jeszcze taka myśl, ja wcześniej o tym mówiłeś też, że to, gdyby dobrze wycenić feature'y, które mamy, ile one zarobią, to później przez to yy, może one mogą być automatycznie sortowane. Możemy, możemy nie mieć potrzeby posiadania project managera, czy jakiegoś tam, jakiegokolwiek managera, który nam sortuje rzeczy w backlogu, tylko mówimy. 1000 dolarów idzie na górę, 500, 200 he, sortujemy hajsem, nie? No tak, znaczy też nie byłbym taki preskryptywny, jeżeli chodzi o usuwanie project managera. Natomiast, jasne, jasne, natomiast jest w tym coś i biorąc pod uwagę. Oh, przepraszam, Paweł? Paweł? Paweł już pożegnał. Ja już wywaliłem project manager. Hmm. No, Ogólnie, tak, ja pracując z Danii powiedzmy w, 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 od, od kilku lat w no, różnych tam organizacjach, o, obserwuję takie przenikanie się już tych domen. W sensie, że faktycznie, jak, jak pracujesz w chmurze, to wiesz, co ile kosztuje, więc, więc ta wiedza jest w każdej osobie albo nie, nie w tym samym stopniu, ale no, nawet inżynierowie zaczynają już przejmować troszeczkę się kosztami rozwiązania. Więc jak najbardziej coś takiego jest możliwe. Tym zajmuje się poniekąd też właśnie Finops i yy, yy, nie pamiętam strony kurcze, ale, ale przy tej granulacji, którą już mamy, yy, czy to w AWS-ie, czy w Ażurze, jesteśmy tak w stanie podzielić zasoby, aby faktycznie pokazać, co ile kosztuje. Jeżeli znowu użyjesz na przykład tagów i otagujesz sobie fragmenty rozwiązania, fragmentów feature'a, tak jak powiedziałeś, to ostatecznie możesz zrobić grupowanie per tag, zobaczyć, co ile kosztuje, i się zastanowić. OK, to może tu warto przyłożyć swoją optymali optymalizację, moc optymalizacyjną. No bo nie oszukujmy się, ostatecznie, jeżeli pracujesz w projekcie, to też masz jakąś stawkę godzinową. E, I tu nie o to chodzi, żeby teraz siebie zwalniać, tylko o to, żeby faktycznie dbać o to, aby ten impact, e, to, 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 to przekład, przełożenie Twojej pracy na, na efekty, no żeby, żeby było dobre dla tej firmy. No a jedną niestety z podstawowych miar. No są koszty i, i faktyczny koszt. A hajs się musi zgadzać po prostu. Nie chciałem dążyć do tego, bo to. No, żeby nie prosty ja wiesz, ziemniaki i hajs, nie? Dobra, <laughs> ziemniaki to wiadomo, że się muszą zgadzać, ale. <laughs> I co Tak, e, jasne, jasne, tak. E, to, to tam właśnie gdzieś. No ale no, tak, summa no, summarum jakiś powiedział na no, początku mojej pracy, miałem takiego menadżera, szefa, że powiedział, że e, jesteśmy tutaj dla pieniędzy. No i... W sumie tak, tak? Choć do, do pracy się dla pieniędzy, tak? O, w sensie jako pracownik firmy? No tak, i są dla pieniędzy, tak? Gdybyś świeżo. No, ja lubię programowanie te wszystkie rzeczy, ale e, nikt, nie, nikt nie płaci mi e, za klepanie kodu od tak, tak? I tam na sobie robię, bo, bo, bo mam nad przyjemność, ale ostatecznie chciałbym na nim kiedyś te pieniądze zarabiać, tak? Więc to jest tam poboczne. Do pracy i te robić rzeczy, które lubię. Natomiast nikt nie daje pieniędzy, nie mamy jeszcze tego dochodu minimalnego e, zapewnionego. W związku z tym pieniądze, skąd muszę skądś, muszę. Skąd? skąd, skąd, skąd bzz, bzz, no. bzz, muszę je bzz, wziąć, tak? Tak jak mówiliśmy a. rano, COVID COVIDem, ale hmm. dzieci mają co jeść, tak? Uh -huh. Ja myślę, <todawiamy> bardzo myślę to dla mnie też troszkę za silne stwierdzenie, nawet jeżeli prawdziwe, lubię takie stwierdzenie na temat firm, że firmy muszą zarabiać. Ale niekoniecznie musi to być ich głównym celem. I, i to troszkę wiąże się z tym, co, co ty powiedziałeś, że faktycznie muszą zarabiać, bo ostatecznie muszą zapłacić swoim pracownikom, bo, muszą, bo mają koszty, bo mają coś. Ale e, to nie musi być zawsze pierwszy e, taki cel. No, by Teraz oczywiście ludzie z biznesu mogą powiedzieć, e, Szymon, e, głupoty mówisz. E, Dobrze, okej, okay. ja to kupuję. Czyli. E... Hmm. Idziemy w dygresję, odchodzimy od, czyli ograniczamy biznes i firmę. Firma może mieć jakiś tam cel i to może być niefinansowy, natomiast jej biznes polega na robieniu hajsu. Jest biznes to hajs, ale firma może mieć cel tak jak maska robi tak? z internetem, że internet dostępny wszędzie, tak? Aha. Zarobi na tym hajs pewnie, ale i celem jego jest jako, jako tego Starlinka, jest, żeby internet był dostępny wszędzie. Myślę, że tak i że zgodziłbym się z takim ujęciem. Nawet jeżeli ktoś mógłby powiedzieć, ojej, ojej, wchodzimy w wartości firmy, w zasady firmy i że to jest korpo bełkot. No to ja osobiście z tym się nie zgadzam. Uważam, że to nie jest bełkot i że faktycznie. Można mieć cel w firmie jakiś inny. Ale to jest mm -hmm. straszna dygresja. Odeszliśmy od optymalizacji, a, bo wejdziemy to... zaraz w optymalizację finansową albo podatkową, a to zabronione. No, więc... to trzeba mieć, trzeba, trzeba mieć tak dobrą wiedzę, którą yy... chętnie doznam, poznam, jak ktoś się optymalizuje finansowo. No, to tam. To ja tam na powiem, drugiej taśmie jak. do snu tam mam wolumę <laughs> dwa. <volume śmiech> <2. Nie. śmiech> trzeba stronę tak. zmienić kasety, nie? No, dokładnie. Tak, drugą tak. stronę. <laughs> No dobrze. O proces, o, czy, a czy da się proces zoptymalizować? No chyba tak, o. te wszystkie całe te liny, nie? To nie na tym polegało, że optymalizujesz procesy. A to jest proces w firmie, tak? A czy da się proces. Wytwórstwa oprogramowania? Jak najbardziej. To też jest. Też, ale jeszcze dalej ten po stronie klienta. No bo. Znaczy... Na pewno się da, tylko muszę, muszę, muszę chcę zadać no, pytanie jeszcze. Wydaje tak. mi się, że da, bo to już chociażby te wiesz one-clicki w Amazonie, nie? Zoptymalizowane. No właśnie, no właśnie. O, o, do tego chciałem, ale paru oczywiście musiał szereg wejść. Przepraszam, My, wiesz, ja dzisiaj mało mówię, więc jak, ma, jaką mam okazję, to próbuję wykorzystać. <laughs> Okej, okay. no właśnie, ten one -click chyba jest dobrym przykładem na, na optymalizację i, i czasu, ale też oni chyba na tym hajsu zarobili, nie? A no I mają też patent na to, więc. Są jedynymi, którzy mogą one klikać. No i też one click button, ten, który możesz kupić do domu i mieć guzik z napisem Cola. Mhm. I od razu, no tak, coś tam czytałem, że, że masz po prostu nie musisz nawet wybierać, mhm. nie, tylko klikasz i e, fizycznie, przyciskiem i. Kola lub Pepsi. Dostajesz. Nie, nie sponsoruj nas żadna firma, tak naprawdę. Woda. Tak. tak. Woda. Masz, woda. woda. Ej, nie wiedziałem o tym. Że co, naciskasz guzik i coś przyjeżdża? Tak, jakiś towar, który zamierza? znaczy nie wiem czy od razu, ale w jakiejś paczuszce i tam, czy, czy być może musisz pięć. Przy... Nie pamiętam dokładnie. Natomiast jest fizyczny guzik taki. E... Chcę pić, no, no chcę coś. O kurde, nie wiedziałem, ale numer. Ty, ja mam na klawiaturze 100 guzików, to to jest dopiero. No, no wszystko można, wiesz, Każdy pod pięć, pod inną. Tam. Zwijajmy do Las fanta. Zwijajmy dygresy i zadaj <laughs> pytanie. No właśnie. Bo... okej, okay. no to, 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 to było to właśnie. Ta optymalizacja procesu, tak? Właśnie jak zoptymalizować proces um, tego procesu zabawiania, tak? Dodaj do koszyka, wyświetl koszyk, coś tam, coś tam. Nawet no, właśnie one klikiem możesz to zrobić, tak? Znaczy, o, to jest To jest, to jest możliwe, też tak? troszkę ale... chyba pytanie poza taką niskopoziomową wydajność, mam wrażenie, a bardziej w kierunku e, też architektonicznym i. E, i może projektowym, slash architektonicznym, no bo do czego zmierzam? To, że na, na niskim poziomie, w sensie na poziomie kodu albo czegoś, tego bólu często nie ma, nie, nie widzisz hopki, wywołałeś jakąś metodę, e, dajmy na to nawet wysłać komuś jakąś wiadomość, bo używasz e, e, jakiejś biblioteki albo też e, brokera do messagingu, natomiast Często takie bóle procesowe, no to to jest na wyższym poziomie. Robisz zoom out i widzisz, że, o matko, to, to jak ktoś złożył zamówienie, to my nie zaczynamy kompletować koszyka, dopóki nie zapłacił. A jakbyśmy to robili, to byśmy mogli wysyłać mu szybciej paczki. A 95% ludzi płaci, więc jak sobie policzę zwrot na tym, to tylko 5% nie płaci, więc te 5% bym repakował, a mogę pobić konkurencję dzięki temu. No i takich rzeczy nie zobaczysz na, na poziomie kodu, bo z punktu widzenia kodu to może być, a to wysyłam jedną wiadomość tu i czekam, albo wysyłam wiadomość do kompletacji koszyka i do e, zajmowania się opłatami. No i tu ten zoom out, taki architektoniczny, procesowy, jak najbardziej e, musi być, ale to, to jest znów fajny suwak do optymalizacji, w sensie e, właśnie skala mikro, makro i jeszcze pewnie byśmy dodali tam tą Procesową. Kolejny wymiar. Tak, tak. N plus do, do zależy. No tak, to już potem mm. czytelnikom czy słuchaczom zostawiamy policzenie złożoności algorytmicznej i pamięciowej tego odcinka. <grystanie> tak, tak. To był to pomoc na konkurs. Mieliśmy konkurs, żeby Paweł nie. Jakiś. I, i, ile wynosi N tego odcinka? <grystanie> No dobrze. To jeszcze tutaj u mnie jest takie pytanie, później już pójdziemy w komentarze twoje, Szymon też i chłopaków. Narzędzia. Z tym, że ja trochę się boję tego pytania, no bo mamy tyle tych, 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 tych tików na slajderze, że dla każdego Tika, dla każdego poziomu tego Zooma, chyba są różnego żo rodzaju narzędzia, tak? czasami nawet nie ma narzędzi. Czasami jest to Excel i budżet firmy a no. czasami jest to jakiś pro profiler. Więc możemy się skupić na tej niskopoziomowej <laughs> chyba. Mhm. To, to, to z czym Ty pracowałeś lub Paweł lub, lub ja, jeśli pracowałem, ale możemy się podzielić, mhm. informacją, z czego korzystaliśmy. U mnie zazwyczaj ten scenariusz badania jest tragicznie nudny, w sensie sam proces nie jest nudny, ale scenariusz jest nudny, bo ma znajdź repro, poprosić o nie, Miej setup, który jest w miarę odpowiadający. To czasami też może, może przysporzyć siwych włosów na głowie, bo to może być jakiś, nie wiem, faulty disk na jakiejś maszynie. Przepraszam, no, psujący się dysk. Uruchom ten scenariusz razem z profilerem. Zobacz, co się dzieje. Poobserwuj 2-3 razy. Zobacz, że jest to reprodukowalne. No i zacznij zjadać szczyt górki. I to jest prawdopodobnie taki scenariusz ogólny w większości przypadków. Mówię o optymalizacji, nie o diagnostyce. W sensie nie, to nie jest um, uderzenie, zderzenie się z takim powiedzmy deadlockiem, tak? Tylko mówię słabo działający proces, o tak bym powiedział. To, to, to był mój scenariusz, taki podstawowy. No dobrze, a jakieś narzędzie? Tak już wiesz. A mogę rzucać na Nazwami Jarek no. chce chyba. Okay. Da, konkrety. o ja, konkrety. U mnie to w... Będziemy potem wiedzieć do kogo uderzyć o sponsoring. Super. U mnie to e, do, w dotnecie wszystko ze stajni JetBrains, e, dot .memory, mm -hmm. dot .trace. E, to jest tak przyjemne i tak proste w użyciu. E, fakt czasem tam trzeba w sensie no, połączyć metody drill down, drill up, pochodzić po tym grafie wywołań. Ale to są tak przekozackie narzędzia, tak dobrze działają. E, jeszcze nie miałem chyba przypadku, żebym się zderzył z jakimś takim e, ezoterycznym e, problemem, który, w którym bym spędził w tym kupę czasu i powiedział, to narzędzie nie działa. Więc e, dla mnie, jako dotnetowca, e, ze stani JetBrains e, to jest podstawa. Nawet nie profiler Visual Studio, tylko naprawdę pierwsze to, to co robię, to jest narzędzie JetBrains, które uruchamiam i, i patrzę. E, czasami, no też znowu. Przy problemach z pamięcią pewnie kilka snapshotów w Dot Memory zobaczenie diffa, w sensie różnic pomiędzy snapshotami, jakie obiekty są, jakie znikają, jakie się poruszają, ale tak, głównie JetBrains. A wspomniałeś jeszcze o WinTBG. No. A teraz nie entuzjazm. Ale to, że, że boli, czy to raczej, już jest. Nie wiem, jak. To, no, to jakiś inny przypadek. Czy... Czasami trzeba. No to w, szczególnie w diagnostyce, szukanie deadlocka, bo dlaczego coś nie działa, albo zrobienie chociażby w przypadku wywalenia się procesu dumpa i zobaczenie, dlaczego proces się wywalił. No to taka diagnostyka to. To tak, wtedy zły DVG. Natomiast muszę przyznać, że. Nie używam tego narzędzia codziennie i większość moich przypadków e, da się rozwiązać e, narzędziami ze stajni dot e, JetBrainsa, czyli dot trace, dot Memory. A, nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Dla dotneta e, benchmark.net, czyli narzędzie do mikrobenchmarkingu, Jeżeli chcemy wyciskać już ostatnie poty z fragmentu kodu, to benchmark.net jest niezastąpione. A ja bym to nas widziałem, To jest, on się od, jakoś pina i profiluje w runtime, Czy on cały czas działa i podaje ci później taki raport? To, czy, co czy... robi, jak, jak działa dosłownie w 27 słowach, mam nadzieję, że się zmieszczę, benchmark.net, to bierze Twój benchmark, czyli jest to fragment, jakby pisząc benchmark, i piszesz ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Jeżeli uruchamiasz konkretny benchmark, to to, co robi benchmark.net, tworzy syntetyczny projekt e, dla dot, w dotnecie, kompiluje ten projekt, następnie robi fazę warm-upu, czyli patrzę rozgrzewa Twój kod, e, uruchamiając go kilka razy, badając e, dokąd... E, może inaczej, znajdując stabilny punkt wykonania, to jest zazwyczaj w sensie, że, że, że te wyniki są porównywalne. Potem następuje faza benchmarkingu, czyli wielokrotnego uruchamiania tego kodu i prezentuje ci cudowne rezultaty oparte o statystyczne wartości, a nie o średnią. Pamiętajmy, średnia to nie jest statystyczna wartość. No. Albo jedna z najgorszych. Okay. E, okay. I, I w ten sposób to działa. I to, co jest fajnego, to. Taka suite benchmarków może być używana do porównywania wykonania w czasie. Czyli, mając benchmarki, mogę je uruchomić dzisiaj, zapisać ich wynik, uruchomić za miesiąc, zapisać wynik, no i zobaczyć, czy się coś różni. Jeżeli się różni, to mogę szukać sobie bisekcją w gicie, gdzie zostało to zepsute lub naprawione. Lub naprawione. A, bo tak, mhm. faktycznie. Mogę wpaść w taki zachwyt, że wow, jak to szybko działa, ale przyznajmy, że nam inżynierom to nie zbyt często się zdarza, raczej będzie hudanyt. Ta, tak, tak, tak. Zrozumieliśmy, że najpierw ma działać, a się później optymalizujemy. Ehm, no dobra, dobrze. dobrze. Paweł, ty coś jeszcze masz? coś? Jakiś? Nie, tylko chciałem powiedzieć, że nie udało się w 20 sekund. Przekroczył, ja wiem, popłynął, popłynął jak nie nic, no. Nie to pilnuje off-topiki, ale sam w 27 się nie potrafi zmieścić. Dobra. Nie wiem, czemu tak akurat y, 27 ciekawe. Za... Generator. Dokładnie, to miał być. A, miałem rzucić żart taki leksykalny, ale dobra już. Dajmy spokój. Leksykalny to możemy nie zrozumieć. To ja mogę nie zrozumieć to też. No. Dobra. A wasze narzędzia? Czy znaczy, ja też Chet ogólnie. Kiedyś, kiedyś Ansa Redgate'a korzystałem też z narzędzi. Czasem fajnie sobie porównać, jak te same, powiedzmy, dane są prezentowane w różnych narzędziach i powiem szczerze, niektóre bardziej mi pasowały prezentacja w Antsie niż w JetBrainsie, natomiast też, powiedzmy, razem z Resharperem mam te narzędzia, więc już stwierdziłem, dobra, przejdę na jeden zestaw narzędzi i nie będę się tak rozdrabniał, więc zostałem z JetBraincem. E, więc tutaj powiedzmy też, no nie mam za dużego, e, nic innego nie powiem niż, niż Szymon, bo, bo też, też JetBrainsa używam. W się pamiętam super było zrobione drzewo wywołanie. Być może, już też nie pamiętam co, ale bardziej mi pasowało jakaś taka prezentacja tamtejsza niż, niż w JetBrainsie. Pewnie pisali, Paweł dzięki, że korzystasz z naszego narzędzia, jesteś super. To mówisz, mm, dzięki chłopaki, Ant jest super. Ja też JetBrainCell w kiedyś coś zrobiłem do to, to BrainCell. Znaczy tego, że nie znałem tych narzędzi, ale że po prostu było w pakiecie w kompletnie. I taka jeszcze myśl z tego, co powiedzieliśmy, że to nie są jakieś narzędzia, które są ukryte. Tak? Każdy zna narzędzia, czy, czy każdy. 80% ludzi, powiedziałem, że zna JetBrainCell. Że to nie są jakieś takie, wiecie, narzędzia, tam X Rainbow, Unicorn, slash 5, slash coś tam, ukryty na Darknetie, tylko JetBrains.com. tak. A, to też jest fajny przekaz, myślę, może nawet za późno. Taki odczarowujący trochę pracę z optymalizacją, że naprawdę tego jakby nie ma co się bać. Te narzędzia nie, nie, nie sformatują to, u Wam komputera, nie zaszyfrują danych i nie będą wymagały. Ofiary w Bitcoinie, żeby odszyfrować, to są narzędzia, które uruchamia się z procesem, one patrzą na proces, a potem ty patrzysz na wynik i, i, i to jest praca. I fakt, trzeba czasem się troszkę rzeczy nauczyć, no bo to jest nowe narzędzie, ale to jest jednak narzędzie jakiś proces, który jest powtarzalny. Więc jeżeli nigdy nie profilowałeś, nie profilowałaś, to warto, warto po prostu się przekonać, jak to tam wygląda. Idą święta, może spędzić skarpiem. Tak, jedna ręka skarpiem, druga ręka z profilerem. Zobaczyć, co to będzie. No. Mm -hmm, mm -hmm. A z baznanych coś dla, dla, dla kodu SQL, zapytania jakiegoś? Mm, Nie? No powiem szczerze... Ja tylko te standardowe plany wykonania. Hmm. Ja plany też, ale ostatni raz SQL używałem, o Jezus, bardzo dawno temu. E, teraz głównie albo e, no w przypadku um, albo DB, albo jakieś nieustrukturyzowane dane na Ażurze, dane na gdzie pisze sam formaty. Więc tam no, nie, nie mam tego. Um, ale tak, no, przez Microsoft SQL Server, no to wykonanie planów zapytań i executor plus pewnie importowanie statystyk z produkcji, co też często jest y, fajną rzeczą, żeby wiedzieć, jak to się wykonuje na produkcji bez faktycznego patrzenia na, na produkcję, bo to te, wiadomo, statystyki tam u, uczymy lokalnie, mając inne dane, te plany mogą wykonać, wyglądać inaczej, więc to też pewnie warto brać pod uwagę. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobrze, no dobrze. No to patrzymy dalej, co napisali. Tutaj, Szymon, ty piszesz um, architektura, koszty optymalizacyjne, ale wydaje mi się, że to przegadaliśmy. Natomiast tu później jest jeszcze public, cloud, serverless i Daniel of Wallet attacks. O ile ten public i serverless, ok, masz ten drugi punkt, to jakbyś mógł rozwinąć. Tak, to jakby nowa, nowy wektor ataków, który opiera się o aplikacje, które są niezabezpieczone. Aplikacje. Jeszcze ich nie, powiedzmy, nie, nie opisujmy, ale aplikacje, które są e, używają chmury publicznej i które nie mają założonego e, capacity, znaczy gór, Jezu, górnego limitu na sumę wydanych pieniędzy, lub mają wy, założony ten limit, e, ale aplikacja jest napisana na tyle niewydajnie, że łatwo go wyczerpać. Więc e, ktoś, e, osoba, która m, może próbować uruchomić taki e, wektor ataku, może znaleźć, nie wiem, endpoint. E, Endpoint, jakiś fragment aplikacji, który na przykład jest bardzo kosztowny. Może być czasowo kosztowny, bo z zewnątrz możesz, możesz zaobserwować czas, że wywołuje tą funkcję, ona kosztuje, nie wiem, półtorej sekundy jej wykonanie. E, przyciskając pedał gazu jakimś dowolnym e, narzędziem, który wysyci ruch w dany endpoint, może wyczerpać nam budżet. E, no i to jest ogólnie denial of wallet attacks, w świecie, gdzie e, jesteśmy właśnie w świecie computing. E, computation as commodity do ogólnie dostępnej e, mocy obliczeniowej, za którą płacimy za obliczenie. E, więc komuś możemy wyczerpać portfel. I to jest e, no, jakieś zagrożenie, e, m, które jest oczywiście limitowane przez, e, przez różnego rodzaju rzeczy, które stoją przed naszą aplikacją, dostępne są w murach publicznych, które jakoś bronią naszego ruchu. Natomiast jest to jaki, jakiś wektor ataku. E, Wyczerpanie portfela. Okej, okay, tak. czyli taki dedos na tak. hajs. Super, super opisanem. Mhm. Mhm, dobra, Michał. We for... A czemu ja czytam? Bo ja jestem chory. Bo ja nie umiem. O, ja, ja. Nie, ja umiem dobra. może, ale jestem chory. Dobra. We should forget about small efficiencies. Efficiency issues about 97% of time. Preventual optimization is the root of all evil. We should not pass up our opportunity. Opportunities in that critical 3%. No tak, słynne zdanie Donalda Knuta, które zazwyczaj się cytuje jako najkrótszy możliwy fragment, który można najbardziej złośliwie użyć, czyli Premature Optimization is the root of all evil. Tutaj Michał dodał hmm. szerszy hmm. kontekst i wielki plus, Michał, za to dla ciebie, że, że dałeś szerszy cytat. Tak, ogólnie ten cytat tyczy się tego, że nie warto poświęcać Tłumaczę cytat, a nie moją zgodę. To nie jest zgoda, jakby z tym cytatem, że nie warto poświęcać w 97% przypadków masy czasu malutkie optymalizacje. Czyli na przykład, że nie podzielę przez VATKO przesunę mhm. w lewo o jeden, czy w prawo, która to moja ręka. No nieważne, wiecie, w którą tam. A którą jest Zwłaszcza. Mhm. No i. Nie, Opinia pana Donalda Knuta, który jest zasłużony dla, dla computer science, dla informatyki, bardzo. Um, tak, to jest jego opinia. Czyli, czyli wracamy do tego, że najpierw mierzymy, 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 a dopiero później optymalizujemy, a nie że palec na wiatr i patrzymy, gdzie nam się wydaje trochę, tak? Inaczej bym zrozumiał ten cytat, że, że no. wybieramy komponenty, które są krytyczne i w nich poświęcamy dużo czasu na optymalizację. To by było moje zrozumienie tego cytatu. Um, i, i a mój dodatek byłby, skąd wiesz, które są krytyczne. O okej, okay, dobrze, no tak. Chociaż też krytyczne, no, też trzeba zobaczyć, czy, czy możemy jeszcze tak wyciągnąć, no bo krytycznie może być komponent do, 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 do hajców, tak? To odpowiada za to, że ty wysłasz hajs, a ja go dostaję, i to jest krytyczny komponent. Natomiast czy tam optymalizacja jest A, potrzebna? Okay. Tak? Krytyczny Też. przepraszam, przedefiniuję krytyczny, bo wydaje mi się, że mogą użyć go w, w złym znaczeniu. Krytyczny chodzi mi, ten bardzo często wykorzystywany, ten korowy do którego. Ten, ta linijka kodu, którą wszyscy wołają. O to w takim, w takim rozumieniu krytycznym chodzi, chodziło nie o komponent, okay. który jest potrzebny dla biznesu. O. Jako krytyczny, tylko raczej linijka kodu, która jest wywoływana przez 99%. Okay. Przed... I ta czerwona ścieżka. Tak, nie? ta hot path, Dokładnie. Hot, hot tak zwany hotpath. Hot to mm. słowo nie padło jeszcze. O kurde, już tyle czasu. Hot path, czyli ścieżka, która jest najczęściej podążana w Twoim kodzie, którą najczęściej najlepiej optymalizować, bo to, to też jest jakiś sposób na znajdywanie, gdzie optymalizować. Mm -hmm. To mi się trochę kojarzy z tym, co powiedziałeś z tą optymalizacją stringa we frameworku, tak? To jest też ten. Tak. No bo jak poprawię stringa dla frameworka, to wszyscy zyskują. Więc... Tak, to nawet powiedziałbym to jest... dwójnasób chyba jest takie piękne słowo, czyli z jednej strony, że optymalizuj ten wymiar, jak głęboko siedzę. Optymalizuje we frameworku, czyli wszyscy tego użyją. A z drugiej strony, ile kodu używa stringa? W sensie jakby, nawet jeżeli to nie byłby framework, a ja bym napisał własnego stringa, bo lubię pisać o. Co tam nie napiszę sobie stringa, to ta metoda być może i tak byłaby niezwykle często wykorzystywana w moim kodzie, więc to, to z tych dwóch punktów widzenia to jest w ogóle już super, bo optymalizujesz metodę we frameworku, która jest wszędzie często używana. Wszędzie, no to. Mhm. Mhm, jasne. Jest bardzo, bardzo czerwona. Tak, z płomieniem. Z płomieniem, tak. Płomien na wykopie, na głównej. Dobrze, Konad pozdrawia, pozdrawiamy. A później jeszcze pisze o performance golden rule. 80-90% of the end user response time is spent on the front end start there. No i to jest to, co ja zapytałem, tak? Czyli czy, czy robimy front, czy backend, czy procesy, czy bazy danych, nie? Tak, ja tak, tak dobrze rozumiem, że jednak ten frontend optymalizować, bo tam się spędza najwięcej czasu? Do tego, co Aby sprawdzić, wiesz, nie wiesz w procenty z zobaczone w internecie. Z internetu, tak, z tak. internetu. Czy to jest tak jest? danych z internetu, mówi, mówi nieprawda. No to jest jakiś wykres i tutaj jest na, pierwszy, na pierwszym wykresie mamy 0,2 na wykresie, a sorry, na backendzie, a 1,8 na froncie spędzane, nie? Hmm. Znaczy tam jakieś Przede wszystkim w tym zacytowanym artykule, ten artykuł ma 8 lat, już prawie 9. No, Konrad, co ty nam to... To tutaj... jest jedna uwaga, to nie jest, to, to jest fakt, w sensie ten artykuł ma 9 mm -hmm. lat, przez 9 lat mogło się troszkę pozmieniać. Nie wiem, przyznam szczerze, czy, mm -hmm. czy, czy jest taki aspekt, że to, że, że dalej ma to miejsce. Nie wiem. Znowu dam przykład tego frontendu, Jeżeli wrócimy do do tego jak to kiedyś wyglądało. No, kiedyś nie było, powiedzmy, krypto w przeglądarce, nie było um, e, strumieni i transformacji strumieni, które już są dostępne. Czyli można mieć Stream Transformer, Efektyw efektywnie w JavaScriptie, można pisać sobie coś, co otrzymuje strumień danych i co chunkami analizuje go i wysyła inne chunki. Na przykład Odzipowywanie można zrobić w kliencie w ten sposób. No, całą masę rzeczy. Standardy się tak pozmieniały i mamy już tak szeroką gamę e, 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 api dostępnych w przeglądarce, e, a także w Cloudflare Workers i w innych edgach pewnie, które u, u, uruchamiają e, JavaScript, że. Um, nie wiem, czy dalej to ma miejsca. bo inaczej, jeżeli chcesz napisać fajny, yy, fajne coś, co będzie niezwykle szybkie, wydaje mi się, że dzisiaj masz znacznie lepsze i większe szanse na to, bo istnieje dość duża gama e, API, których możesz użyć w przeglądarce, aby to zrobić. E, więc nie wiem, mm -hmm. odpowiadam trochę na inne pytanie, chyba, ale chyba na takie, na które jestem w stanie odpowiedzieć. Okej. Okay. Ehm, taka dygresja. Może byśmy rozpoznali też kogoś, kto robił na froncie kiedyś, z nim pogadali o optymalizacji, nie? W ogóle o, o tym jak działa. Konrad chyba właśnie miał kiedyś grupę, nie? Odnośnie tego Web performance webowych. Group. Tak. No. A, rzeczywiście. Może e... dlatego też stąd <laughs> wpis. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, no dobra. Dobrze. I mamy jeszcze tutaj Damiana, który Dobrze, poszedł po polsku, więc prościej mi się czyta. Nie... Jasnym ja akurat się trochę nie do końca zgadzam z tym co napisał, więc też. Ale po polsku. Nie optymalizować od razu, ale zostawić techniczną furtkę. Umożliwiającą optymalizację, gdy zajdzie potrzeba. To, z czym się nie zgadzam tutaj to z tym zostawianiem sobie furtki, nie? bo nie do końca widzę, jak można napisać taki kod poza tym zupełnym przepisaniem, że ok, to ja sobie to zrobię tak, że później mogę sobie to zoptymalizować. Nie? W sensie nie chciałbym pisać kodu takiego, że zrobię sobie te slipy, takie te, te, te pętle, pętle bezpieczeństwa, że później przychodzę i mówię, aha, to mam tego slipa, to sobie usuwam. Znaczy piszę tak, raczej piszę to od razu wydanie. Nie mówię, że autor o, o zoptymalizuję czy coś, czy, czy, czy robię deep top, ale robię na tyle dobrze, na ile mogę. I nie zostałem sobie furtki takiej, tak? Raczej piszę kod od razu, może piszę kod w ten sposób, że mogę sobie te komponenty podmieniać. I z tym, i jeśli to jest ta furtka, której mi się Damian, to się zgodzę. Natomiast taka furtka, że później mogę coś sobie tu jeszcze porobić, to z tym się nie zgodzę, jeśli nie rozumiecie. Rozumiem i ja odczytuję komentarz Damiana jako to, co, tą pozytywną wersję, którą pierwszą podałeś, czyli że faktycznie no, pisze zgodnie z prawidłami e, naszego cechu inżynierów, e, aby, aby faktycznie napisać kod odpowiednio dobry. Gdzie ta techniczna furtka, ta optymalizacja, no to jedną z takich technicznych furtek jest używanie jakichś interfejsów, czy, czy, czy faktycznie pozwala na odpowiednie abstrakcje, no i potem jedną z takich, przejść przez taką furtkę jest na przykład przepisanie tego fragmentu na nowo. Natomiast nie wydaje mi się, aby Damian tutaj imputował pisanie totalnego, przepraszam za słowa, totalnego krapu w pierwszej wersji, tylko raczej odpowiednie strukturyzowanie, które pozwala potem na. Na ewentualne lokalne wyburzenie, właśnie bob destruktor, a potem bob budowniczy przychodzi i odbudowywuje. Nie zgadzam się jednak z tym komentarzem. W... Uważam, że nie jest zawsze prawdziwy. Znów ogólnie mogę powiedzieć, że istnieją domeny, w których ten competitive advantage właśnie polega na tym, gdzie ja muszę być super szybki w tym przypadku. To jest ogólne jakby stwierdzenie, że. że Faktycznie moim zyskiem dla firmy, dla biznesu jest bycie super szybkim i muszę to napisać odpowiednio szybko. Z drugiej strony, z mojego pola i znowu z tego projektu, o którym mówiłem, o tym syntetycznym testowaniu na, na żurze i wysyceniu, tam, tam u mnie występuje ta potrzeba, w sensie, że ja, ja wiem, jak wygląda konkurencja. Mam czterech konkurentów, jestem o nich 10 razy szybszy, 5 razy tańszy. I to jest coś, co, na, czego nie mogę upuścić, bo jeżeli to upuszczę, to rynek mnie zje. Yy, I w tym wypadku yy, nawet mogę się bardziej spolaryzować już w tej wypowiedzi teraz, i mogę powiedzieć, że dla mnie taka furtka nie ma opcji, żeby taka furtka była, żeby mnie ja coś potem mógł. Nie. U mnie te, te liczby, gdzie to jest 10 razy szybsze i 5 razy tańsze, to jest po prostu coś, co będzie yy, no niekoniecznie punktem sprzedażowym, ale coś, co pozwoli mi obniżyć koszty. Przez co pozwoli mi zwiększyć zyski. Trochę się rozlałem, ale myślałem, że tak powinienem. Nie, nie, ok, ok, bo coś jeszcze chcę zadziałać, ale z postawianiem dzieci do pionu. No, u ciebie jest ten zupełnie inny przypadek, tak? Ty nie piszesz sobie króla genetycznego, tylko piszesz właśnie produkt, który jest szybki, tak? Więc ty nie możesz mieć, że znaczy nie możesz. No, pewnie. Tak jak mówię, jeśli robisz to zgodnie z, z fachem, tak, to, to i tak jeśli będzie trzeba wycisnąć jeszcze razy 6, a nie tylko razy 5, to jest taka możliwość, tak? Jeśli siądziesz i spędzisz, wiesz, kolej, kolejny czas, tak? A. Jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu usiądziesz i będziesz szkał dalej. Natomiast miałeś takie wyznaczenie, że masz mieć 10,5 i, tak. i to osiągnąłeś. No właśnie. Hmm. Natomiast tą furtkę, że tak powiem, dalej gdzieś tam podejrzewam, że Aha, zobacz, tak siaddzisz i, i znowu ten, ten top 10 będziesz ścinał dalej. Tak, tak? bardzo ładna depolaryzacja jego komentarza i zmiękczenie <laughs> sekretarza. <asyterna. śmiech> nie, 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 no, w sensie e, wszyscy tak tworzymy, tak. To, to, z czym ja się tu nie chciałem zgodzić, to z tym że z takim jawnym zostawieniem sobie tej furki. Także A, okej, okay, to jest stupy. E, jasne. Jest taki kiedyś ktoś pięknie opisał, e, no ten każdy albo. Jeżeli ktoś nie wie, jest, jest taka definicja długu technicznego, technical debt, który się zaciąga. Jest kilka rzeczy z tym związanych. Przede wszystkim niektórzy mówią, że tego długu potem nikt nie spłaca, prawie jak pożyczki na wykształcenie w Stanach Zjednoczonych niespłacalne. Druga rzecz, czyli, że jeżeli w ogóle zaciągasz dług, to musisz wiedzieć, że to jest dług. W sensie niejawne zaciąganie długu technicznego jest tragiczne w skutkach in the long run, w sensie w długim jak się mówi, w długim horyzoncie, w dalkim horyzoncie, tak. I ostatnia rzecz. E, ciekawa alternatywa do e, dłu technicznego: e, technical drag, czyli e, gdzie drag to jest opór powietrza, który generuje przedmiot poruszający się w powietrzu, to co ciągnie przedmiot do tyłu, tak? Ta siła. Nie wiem jak, jak się nazywa, siła oporu powietrza, chyba. Nie wiem, no nie nieważne co pokazuje, że to nie jest tylko dług, który kiedyś gdzieś sobie spłaca, ale faktycznie coś, co do, dokładam taki element na wierzchu mojego samochodu, taką wielką billboard ogłoszeniowy Opór. i to nagle powoduje, że mój samochód idzie wolniej i taka, mm -hmm. um, taka metafora takiego długu i pisania znów, przepraszam, ale krapu, kiepskiego, tragicznego kodu, wydaje się, że przemawia lepiej o tyle, że pokazuje, że ty faktycznie się, to nie jest coś, co kiedyś spłacisz gdzieś tam sobie lecą odsetki, tylko to powoduje, że może cały produkt wręcz ruszać się znacznie wolniej. Mhm. Podoba mi się z tym samym porem. W sensie, że to tak widać, bo dług długiem gdzieś tam zostaje, no? tak? I, i natomiast nie, dobrze pokazuje, że, że zwiększa się to, czy zmniejsza się prędkość projektu. Albo zwiększa się moc potrzebna do, do utrzymania tej prędkości. Tutaj w to raczej bym nie wierzył. bo no to dołożenie kolejnego dewelopera, powoduje, że, że dług będzie ruszyć. Ja raczej Znaczy, i... o środkach wspomagających dla istniejących już deweloperów. Żarcik. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No dobrze, no ciekawe. No dobrze. No to mamy, jesteśmy poza, poza komentarzami już. Jesteś, już. Już się skończyły komentarze. Zoptymalizowaliśmy je wszystkie. Tak, tak. Top 100 komentarzy, top 100%. Mam też ogarnięte. No dobrze, to możemy jeszcze teraz na luzaku coś na freestyle powiedzieć. Tak, ja bym bardzo chciał zachęcić osoby, które nigdy nie uruchomiły profilera. Jeżeli inaczej nie osobę, bo mówię do Ciebie, a nie do osób. Jeżeli nigdy nie uruchomiłaś, nie uruchomiłeś profilera, nieważne czy tam używasz PHP, Java, .NET, czy czegokolwiek, to znajdź sobie profiler i spędź 2-3 godziny, żeby zobaczyć jak to w ogóle działa. To jest fan. Możesz zobaczyć coś, dowiedzieć się i w ogóle być może będziesz miała, będziesz miał ten aha moment, że o kurczę, tutaj mam 40% w takim kodzie, to ja to sobie szybko zoptymalizuję. I to, myślę, że taka pierwsza gratyfikacja może być naprawdę duża i fajna. I żeby warto, że warto, żebyś się przekonała, przekonał do tego, że, że to po prostu jest ciekawe, że to jest fajny skill, fajna umiejętność w takim w torbie z narzędziami, którą posiada każdy. Inżynier oprogramowania. To moje przesłanie, chyba takie. Piękne. Miałem dodać to pier pie pierwszy obrazek, a na drugim trzy tygodnie później. <noise> no, wiesz, jak jest. Może tak wiesz być. Jak jest. <noise> no właśnie, <noise> może tak być. A ja chciałem zapytać jeszcze mm, z takim pięknym tłem muzycznym u mnie. A nagrywałeś może gdzieś. O, czekajcie, to jakaś afera. Ale to się nie rozważa w licznym czasie, dobra. A masz może jakiś filmik filmiki, cię pokazujesz, właśnie, albo jakieś takie, wiesz, takie tutoriale proste, że trzymasz za rękę i pokazujesz. Teraz klikamy tu, teraz tu i teraz tu jest ten wykres i to jest powiązane. Kliknij, to się przyniesie do kodu, usuń to i będzie szybciej. Nie mam filmików związanych z narzędziami. Cały czas zastanawiam się, czy to by było coś interesującego, natomiast to, co. O, co się staram ostatnio, to aby każda moja taka większa praca była opisana na blogu. I to nie w sensie takim, że oj oj, oj ale usunąłem, oj, oj, oj jestem super. Tylko raczej staram się opisać krok po kroku. No, w ogóle uruchomienie śledztwa, czyli profiling, zobaczenie, co jest nie tak, zauważenie, podanie linije kodu czasami w w.NET Framework, które które powodowały ten, i potem kolejne kroki, które podążają za tym. Więc jeżeli e, gdzieś tam wrzucacie linki, czy, czy, czy mogę zachęcić, to blog.skulet.com, e, przynajmniej dwa takie śledztwa dotyczące e, Azure Functions, czyli e, serverlessa w Azure w chmurze publicznej Microsoftu, m, to związane z, e, żebym nie. Pop... Ale też, jak się pomylę, trudno. Z Nugetem odpowiedzialnym, z projektem odpowiedzialnym za uruchamianie funkcji w Azure. Tam poczyniłem trochę pracy. Drugi też, wydaje mi się, starałem się opisać dość dokładnie poszczególne kroki związane z Nethermindem, czyli wcześniej wspomnianym klientem Ethereum stworzonym w.NET Core. Więc tekstowa wersja jest jakaś. Starałem się tam, tak jak mówię, kroki opisać. Filmowej jeszcze brak. Dobrze, to Brad Pitt, jakby coś do, do filmowej wersji. Dobra, może. Przystojniejszego by kogoś trzeba, ale. Dobra, niech będzie pit. Dobra. Dobrze, dobrze może być. Dobrze, to myślę, że my w kole... nie wykorzystujemy naszych trzech minut na freestyle, to możemy podsumować. Ja na końcu, bo liczę na to, że się wyciszy że, trochę. Że się, wyciszę. Znaczy ja mogę coś powiedzieć. Ja bym się chyba przyłączył do tego, co, co Szymon powiedział odnośnie tego uruchamiania profilera, jeżeli jeżeli ktoś jeszcze nie nie próbował, e, możemy zrobić Narodowy Dzień Profilera, który to dzisiaj mamy, 21 grudnia e, i chociaż w zasadzie powinna być data kiedy wypuścimy, nie? No dobra to 21 grudnia plus e, X, e, odpalamy wszyscy profilery i profilujemy aplikację, nie no e, dobrze wiedzieć, tak? I, i, i ja bym tutaj nawet powiedział może, że odpalić, zobaczyć, niekoniecznie się rzucać w tą całą optymalizację natomiast zobaczyć jak to wygląda, bo może to chociaż Jakieś pytania zrodzi w naszej głowie odnośnie tego naszego rozwiązania i może później dopiero zacząć coś z tym robić? Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, Paweł. To jest, jest pewnie jak z każdą umiejętnością. Troszkę czasu poświęcone da jakiś dość duży zysk na początek, i, i niekoniecznie od razu trzeba spędzać masę czasu na, na Poprawianiu tego wszystkiego, co się znalazło, a tak samo niekoniecznie trzeba spędzać trzy tygodnie z profilerem, żeby dowiedzieć się, jak to działa, ale chociaż to um, uruchomienie, spojrzenie, zobaczenie to jest, e, to, to jest ważne. Dla ludzi, którzy pracują w Ażurze, zachęcam do spojrzenia. Niestety nie znam AWS-a, więc e, e, tu nie zachęcam, ale dla ludzi pracujących chmurą publiczną e, ażur, e, zachęcam do spojrzenia w cost manage, co, koszt koszt management, um, który pokazuje różnego rodzaju rzeczy. Czasami nie macie uprawnień, bo wasza firma wam nie dała, ale jeżeli zrobicie jakiś mały projekt, albo macie uprawnienia, spojrzeć ile to wszystko kosztuje i zastanowić się, czy przypadkiem tej jednej czy drugiej rzeczy nie da się, mówiąc znowu follow the money, e, zmniejszyć jej kwoty, zmniejszyć ceny, e, zmniejszyć jej użycia. Więc to jest e, sposób na jakiś e, próbę profilingu w chmurze w cudzysłowiu, ale też spojrzenie, jak coś działa, ile to faktycznie zajmuje, czy czasu, czy pieniędzy. Więc do, do jakiejkolwiek próby profilowania, jeżeli tego nie robiłaś, nie robiłeś, bardzo Cię zachęcam. Mm -hmm. To ja tak. chciałem powiedzieć to, co mi Szymon na sam koniec zabrał. Follow the money i to właściwie jest jakieś optymalizacja rzeczy. I jeszcze jedna że którą warto by sobie wziąć pod uwagę, to nawet nie musisz być techniczny, żeby optymalizować, bo jak sobie przesuniesz suwak, twierdzi prawo, lewo, w zależności gdzie tam jest plus, minus, to może optymalizować na, na poziomie procesów. E, czy to procesów wytwórczych, czy to procesów e, już użytkownika, Czy też może być hajs e, nawet grubszy niż ten niż te bity przesunięte, e, ukryte. To możesz zaszczędzić na otrzymaniu jakiegoś, jakiejś beczki, tak? Z bazą danych, czy z jakimś e serwisem którego nikt nie korzysta. Super komentarz, bo znowu nawiązuje do tych naszych suwaczków i e... Trzyma I... dzwonię do ciebie codziennie wieczorem. Nie ma problemu. Super Naprawdę super komentarz, bo w sensie to jest inkluzywność taka pozytywna. Faktycznie nie, nie to nie jest tylko praca z kodem i też tak, tak jak przesuwaliśmy te suwaki podczas tej rozmowy, to warto przesunąć ten suwak i, i też być może spojrzeć szerzej na architekturę, na proces, tak jak mówiłeś, Jarek. No, mega myśl, mega, mega fajna. Kurde, ja to jestem zajebisty dzisiaj po no, prostu. Z faktami możesz, nie można się kłócić. Możesz się kłócić z ludźmi, a nie z faktami. Jarek, Kaman. My też się możesz kłócić, spokojnie. Nie, ja, problemu. Paweł, zrób zakończenie, bo ja mam hałas tutaj straszny. Eee, dobrze. Czy już kończymy, tak? No chyba tak. Zróbcie podsumowanie. Dobrze, no to. Mój, tak... syn, mój syn uważa, że. <noise> <noise> właśnie, właśnie, jakaś taka grubsza akcja. Dobrze, no to ok, to zamykam, więc y, był to 67 odcinek Ostrej Piły, ten, w którym rozmawialiśmy o wydajności i optymalizacji i za mikrofonów żegnają się. Szymon Kulec. A nie, ja miałem być po. Dobrze, Szymon Kulec. Dobrze, jest ok. Jarek Stetnicki. I Paweł Łukasz. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Dzięki. Nic się nie stało. Natomiast to pamiętałem, żeby yy, tak.